Widzę w Red Room numer 60, czyli taki jubileuszowy odcinek. Ja niestety jestem dzisiaj raz, że z pokojowego konta, niestety nie z prywatnego. Mam akurat tak się złożyło, że wypadła delegacja, więc hotelowe warunki. Mam nadzieję, że nic się tutaj nie wydarzy. Coś złego, co mogłoby nam przeszkodzić w poprowadzaniu tego pokoju od początku do samego końca, ale mam nadzieję, że to wszystko będzie hulać, także dobry wieczór wszystkim, dobry wieczór panie prezesie i oczywiście zapraszam wszystkich do czynnego udziału w dyskusji. Przyjdzie taki czas, kiedy będziemy też dopuszczać oczywiście wszystkich chętnych do głosu, do zadawania pytań. I co? No, myślę, że możemy powoli zaczynać. Dobry wieczór, nie wiem czy to już jest ten moment, ale dobry wieczór, potwierdzam, jestem, bardzo miło was wszystkich zobaczyć, a pewnie zaraz usłyszeć. Dobry wieczór panie prezesie, witamy wszystkich kibiców tutaj zebranych. To co, może by nie będziemy tutaj zbędnie przeciągać, zaczynamy Red Room 60 z prezesem RTS Widzewłódź Michałem Rydzem. Panie prezesie, może na początek takie rozbiegowe, że tak powiem rozgrzewkowe pytanie, jak się wymawia nazwisko bramkarza, który jest dzisiaj u nas na testach medycznych? Wydaje mi się, że tu nie jest trudna wymowa, chyba że tutaj ktoś będzie zaskakiwał swoim słowackim, ale z tego co wiem, Krajcirik, tak najprościej jak się da, Iwan, to będzie nasz nowy bramkarz, oczywiście, jeżeli przejdzie testy medyczne. No właśnie o to mi chodziło, czy Krajcirik, czy Krajciarik. Jak to kiedyś Marek Citko mówił, że on się nazywa Citko, nie Titko, bo się chodzi do cioci, a nie do cioci. Dobra, to już mamy ustalone. To może zacznijmy od tych tutaj naszych, że tak powiem, transferów, czyli znaczy transferu bramkarzy głównie tutaj mi chodzi. Jak to było, panie prezesie? Iloma bramkarzami ten Widzew się interesował, bo jak pan wie, wśród kibiców Widzewa wrze w tym kotle widzewskim ostatnio, jeżeli chodzi o transfery. Mówiło się o Słowiku, mówiło się o Stypicy, mówiło się o Bułgarze, mówiło się o Chorwacie, mówiło się o Słowaku, który dzisiaj zawitał do naszego pięknego miasta Łodzi. Może zapytam inaczej. Ile z tych doniesień prasowo-medialno-plotkarskich było prawdziwych? I pewno takie pytanie przejawiało się przynajmniej dzisiaj do mnie kilka razy. Jakim numerem na liście był Słowak? No, znakomita większość albo była nieprawdziwych, albo była zupełnie rozdmuchaną historią. Też zastanówmy się, z czego też to wynika, bo tych faktycznie plotek transferowych jest dużo. No, odpowiedź jest prosta, zawsze dodanie do plotki transferowej nazw Widzew będzie generowało większe zasięgi, a czasem, tak jak pan powiedział, do tego kotła widzewskiego podleje się benzyną, także też trochę o tym pamiętajmy, bo mam wrażenie, że czasem nasza społeczność daje się po prostu wprowadzić w jakieś turbulencje wywołane przez plotki czy domysły dziennikarzy, które bardzo często albo są zupełnie wyssane z palca, albo po prostu jakoś zasłyszane czy przetworzoną rzeczywistością, albo zawodnik jest już w Widzewie, a tak naprawdę tylko odpytujemy od jego dostępność, więc tych plotek jest naprawdę masa, ich jest masa dlatego, że tutaj ta nasza społeczność jest na tyle zaangażowana, że wiadomo, że to się po prostu klika. Natomiast jeśli chodzi o naszego bramkarza, no to tak naprawdę od razu, kiedy pojawił się sygnał, że może być zainteresowanie i może paść oferta za Henricha Rawasa, ja z Heniem rozmawiałem tuż po ostatnim meczu ligowym, z meczu z Pogonią Szczecin. Henio zasygnalizował, że jest zainteresowany jego osobą i że chciałby podjąć to wyzwanie. I w momencie, w którym taki sygnał otrzymaliśmy, tak naprawdę wyciągnęliśmy tą listę bramkarzy, która gdzieś cały czas w klubie jest, bo my na te kluczowe pozycje zawodników cały czas sondujemy, więc była to kwestia weryfikacji, którzy tych zawodników wytypowanych w ogóle jesteśmy w stanie wziąć pod uwagę w tym okienku transferowym. No i pod koniec tygodnia, czyli tuż przed Wigilią, 22-23 grudnia, to był weekend przedwigilijny, dość dobrze pamiętam, bo rodzina nie była zbyt zachwycona. Rozmawialiśmy na temat bramkarzy i tam pojawiła się lista 5 bramkarzy wytypowanych do tego, że mogą trafić do Widzewa i pozytywnie zaopiniowanych sportowo. I przez ostatnie tygodnie tak naprawdę bazowaliśmy na tej liście 5
nazwisk i na tych zawodnikach się koncentrowaliśmy. Także to nie jest tak, że numer jeden, numer dwa, zaraz o tym mogę powiedzieć, bo to jest bardzo duże uproszczenie. Natomiast pod koniec tak naprawdę po ocenie wielu aspektów, od oceny sportowej przez potencjał rozwoju, narodowości, mentalu, finalnie dwóch bramkarzy, czyli Naumow i Krajcirik było rozważanych. Tak na dobrą sprawę. No i wybór tutaj głównie przez ocenę sportową trenera Woźniaka, trenera Myśliwca, Maćka Szymańskiego, Tomka Wichniarka. Tak naprawdę wybór padł na tego bramkarza, bo w przypadku czy Naumowa, czy Krajcirika nie było to ani kwestie finansowe, bo one były dość podobne. Nie było to kwestie jakiegoś mentalu, choć tutaj płynęły jakieś niepokojące sygnały z Bułgarii odnośnie Naumowa i tutaj też nie było jednoznacznej opinii co do jego jakby podejścia, natomiast nie chcę tego zawodnika oceniać, bo go nie znam, mówię tylko o sygnałach, które się w klubie pojawiały, więc finalnie taka zapadła decyzja, więc Krajcirik został oceniony jako zawodnik o wyższym potencjale sportowym i o lepszych umiejętnościach niż Naumow, który też pojawił się na ostatniej prostej medialnie, chociaż tak jak mówimy, rozmawialiśmy oczywiście wcześniej. Rozumiem, także już mamy sprawę tutaj czystą, bo też takie pytania padały, czy Andrzej Woźniak miał decydujące zdanie przy transferze nowego bramkarza, czyli pan już tutaj wyjaśnił to, że Andrzej Woźniak, jego zdanie było jednym z ważniejszych w tym sensie. Natomiast taki zarzut pada często od kibiców, panie prezesie, że dlaczego widzę wykazywał się, no kibice tak twierdzą, opieszałością, tak długo to trwało zatrudnienie nowego bramkarza, skoro tak kibice twierdzą w pytaniach, że wiedzieliśmy już dużo wcześniej, że ten Heniu odchodzi do MLS-u i dlaczego tak to długo trwało, jak pan mógł przybliżyć. Kiedy się dowiedzieliśmy, jak to wyglądało, to powiedziałem. Kiedy też się dogadaliśmy, to też zostało zakomunikowane. Mówię oczywiście o transferze Rawasa, więc te dwa tematy były prowadzone równolegle. Natomiast w kontekście opieszałości. No, dzisiaj w okienku zimowym zawodnicy, którzy znajdują się pod kontraktami, wytransferowanie takiego zawodnika, a w przypadku Krajcirika, tak jak mówię, jeżeli przejdzie testy medyczne, mówimy o transferze gotówkowym z jego klubu, to jest kwestia dogadania się zarówno z zawodnikiem, jak i z klubem. Więc to nie jest tak, że robi się to w 15 minut i każda ze stron negocjuje. My też równolegle prowadziliśmy kilka transferów, dlatego też rozmawialiśmy chociażby z klubem Naumowa, żeby mieć rozeznanie w ogóle, czy ten bramkarz będzie do naszej dyspozycji, czy jesteśmy w stanie z klubem się porozumieć, bo na początku te rozbieżności były bardzo duże, one potem zaczęły się racjonalizować, więc to jest gra negocjacyjna. Ja też bym chciał, żeby wszystko się działo szybciej i najlepiej pierwszego dnia stycznia, żebyśmy już mieli pozapinane wszystkie tematy, natomiast tak jak mówię, pewne rzeczy były prowadzone równolegle. No i też tak jak pan wspomniał, no ja mam przed sobą formularz transferowy, zresztą na każdym formularze transferowym zawodnika jest nie tylko opinia pierwszego trenera, ale opinia dyrektora sportowego czy dyrektora scoutingu, a w przypadku takich fachowców mamy też opinię trenera bramkarzy i w tym przypadku Andrzej Woźniak opiniuje oczywiście każdego z nich, więc dla mnie ta opinia jest wiążąca, choć ja się nie dziwię o pytaniu kibicom, mówię to wprost, bo na poziomie wiedzy z Transfermarkta i nieobejrzeniu tego zawodnika ani przez minutę, ja też mogę powiedzieć i też takie pytanie zadałem, panowie, to wytłumaczcie mi, dlaczego zawodnik, który jest reprezentantem swojego kraju versus zawodnik, młodszy zawodnik ze Słowacji, jeżeli mamy podobne warunki finansowe i oceniamy tych zawodników, nazwijmy to sobie podobnie i tak też będą na to patrzeć kibice, dlaczego mamy postawić na tego zawodnika i ocena sportowa była jednoznacznie, Krajcirik został wyżej oceniony niż Naumow i to jest dla mnie wiążąca, dla mnie jako dla prezesa podejmowanie decyzji na przekór tak naprawdę ocenie wszystkich osób w pionie sportowym jest absurdem i też to jest moja rola, żeby sprawdzić, czy my jesteśmy ten temat zapiąć, czy on się zgadza pod kątem struktury kadry, ale nie będę podważał zdania takich fachowców, których dzisiaj w klubie mamy i ich zatrudniamy. Rozumiem. Moment, Sławek, jest jakiś problem. Nie wiem dlaczego, ale bardzo dużo ludzi pisze, że nas nie słychać. Bardzo dużo ludzi napisało teraz w komentarzach, że jest cisza. Nie wiem, z czego to wynika, ale Kuba napisał mi, że jest ok, więc
No to ja też, u mnie wszystko też jest ok, wszystko słychać, także... My się słyszymy, Kuba nas słyszy, duża część mam nadzieję, że nas słyszy, natomiast prośba do kibiców, którzy nas nie słyszą, to prosiłbym o połączenie się jeszcze raz z pokojem, bo być może wynika to z jakiegoś błędu tutaj, raczej od strony Twittera, nie wydaje mi się, żeby to był problem po naszej stronie, tym bardziej, że my tutaj za dużo opcji nawigowania pokojem nie mamy, więc jeżeli ktoś ma problem z tym, żeby cokolwiek usłyszeć, to proszę spróbować się połączyć raz, a być może nawet więcej, za którymś razem na pewno to powinno zafunkcjonować. Pierwszy raz jest taka sytuacja, więc przepraszamy, ale nie jest to zależne od nas. Ja tylko chciałem zapytać, panie prezesie, jak pan ocenia wejście w nowy rok jako prezes, jako widzew, czy coś się udało, coś się nie udało? Ja wiem, że miesiąc dalej trwa i to są raptem 3 tygodnie, może nawet nie do końca, ale jak pan ocenia ten początek roku jako sternik naszego klubu? Nie no, słuchajcie, no ocenianie miesiąca 18 stycznia nie jest zasadne. No, ja wiem, czy podejrzewam, do czego to pytanie może zmierzać, żebyśmy sobie jakby podsumowali te ostatnie tygodnie, czy to transferowe, czy nie. Ale uważam, że podsumowywanie roku po 18 dniach, czy pierwszego miesiąca po 18 dniach, kiedy jesteśmy tak naprawdę w środku przygotowań do ligi, w środku okienka transferowego, które zresztą się przecież formalnie jeszcze nie otworzyło i przy wielu działaniach, no to jest trochę za wcześnie. Rozumiem. Dobrze, ja może chciałbym pociągnąć jeszcze ten temat, panie prezesie, tego naszego nowego golkipera za chwilę, który mam nadzieję będzie już podpisany. Może pan zdradzić, jakie to rzędu są kwoty, czy ewentualnie strona słowacka ma jakieś bonusy, tak jak my na przykład zapewniliśmy sobie w kontekście Henia Rawasa? Nie mogę zdradzić, jakiego rzędu są kwoty, to jest oczywiste i nie będę tego robił. Jest to transfer gotówkowy, tyle mogę powiedzieć, reszta jest objęta tajemnicą. Zresztą tak samo jak tajemnicą jest objęty kontrakt Rawasa i tutaj odnosimy się tylko do przekazu, można powiedzieć, medialnego. Ja w kontekście Rawasa powiedziałem o pewnej kwocie granicznej jako o pewnej zasadzie, którą sobie przyjęliśmy. Dlatego też, żeby było dla społeczności jasne, bo takie kwestie, czy za tanio nie oddajemy tak wartościowego zawodnika, pulsowały, natomiast ja tutaj nie chcę operować kwotami, jest to normalnie transfer gotówkowy i zależało nam na tym zawodniku, natomiast w kontekście i Krajcirika, i na umowa, te kwoty w kontekście długości kontraktu były bardzo podobne, trochę wyższa kwota wykupu, trochę niższe wynagrodzenie w przypadku Krajcirika, w przypadku na umowa odwrotnie, trochę niższa kwota wykupu, wyższe wynagrodzenie, więc w obu tych przypadkach kwoty były bardzo, bardzo podobne i tu żaden aspekt ekonomiczny nie odgrywał roli, to była decyzja czysto sportowa. A przy ewentualnym transferze, no wszyscy pewno mamy nadzieję, że następny Słowak zostanie wypromowany w Widzewie i za kilka sezonów pójdzie drogą Henia Rawasa. Czy jakiś tam procencik jego były klub sobie zagwarantował od tego transferu, czy nic takiego nie ma w umowie? Nie chcę bardziej odnosić się do kwestii umowy, tym bardziej takiej, która jeszcze nie weszła w życie, bo zawodnik musi przejść testy medyczne. Rozumiem. To teraz może przejdźmy sobie do tego niedoszłego naszego transferu. Chodzi mi o Boatenga. Bardzo częste pytanie, jakie pierwsze dostawałem, żeby spytać pana, czy oddali za bilety? Mają oddać do piątku. A może pan coś więcej powiedzieć, panie prezesie, na temat tego transferu? Jak to się stało, że on się tak wysypał na ostatniej prostej? I czy po prostu, nie wiem, no nie mieliście zwyczajnie takiego kaca moralnego, że troszeczkę za wcześnie to by jednak mimo wszystko wyszedł ten rebus? I ja sobie tak osobiście pomyślałem, że jednak pewno czasami lepiej się wstrzymać i puścić jednego dnia rebus, jak już będzie ten namacalnie ten chłop, że tak powiem, w Łodzi już na badaniach, a drugiego już ogłosić oficjalnie, niż czasami. Ja wiem, że jest fajna zabawa z kibicami, ale jednak duża była taka fala
może nie tyle co krytyki, co takiego dużego rozczarowania tym wszystkim, że to tak się wywaliło na ostatniej prostej, można powiedzieć. Znaczy, to są rzeczy, które w piłce się zdarzają. Zresztą zawodnik dostał mocną presję ze strony tureckiego klubu wcześniej niż jakby pojawił się rebus, więc nie spodziewam się, że miał to jakiś wpływ, ponieważ jakby to nazwisko przewijało się w przestrzeni medialnej trochę wcześniej, no i to nam na pewno nie pomaga. I trochę do tych spekulacji medialnych się też odnoszę, no bo to jest wielka gra agentów czy transferowa, więc zawsze tego typu rzeczy mogą się zdarzyć. No my oczywiście bardzo chcieliśmy, żeby ten zawodnik dołączył, natomiast no dzisiaj sięgamy po zawodników, którzy też są rozpatrywani przez bardzo mocne kluby finansowo, przynajmniej takie, które płacą, czy nie wiem, Greków, Turków, którzy naprawdę potrafią przyjść z tą przysłowiową walizką pieniędzy i położyć zawodnikowi no nieosiągalne dla większości klubów ekstraklasy warunki. Tak też się wydarzyło w tym wypadku. My też chcąc pozyskiwać lepszych zawodników, czy takich, których widzimy potencjał, chociażby Boateng, bo przecież mówimy o zawodniku z wicemistrza Szwecji, w którym my widzieliśmy fajne wzmocnienie i potencjał. No musimy szukać takich zawodników, którzy gdzieś są nieoczywiści, albo mają troszeczkę mniej minut, albo są tam na jakimś zakręcie, albo też pojawiały się co do tego zawodnika jakieś wątpliwości dyscyplinarne, tak bym powiedział, choć z moich informacji, które sprawdzaliśmy, nie chodziło o te dotyczące prowadzenia samochodu w jakimś tam stopniu. Sytuacja dotyczyła zupełnie czego innego i nie była w tym zaangażowania policji. Natomiast musimy szukać takich ruchów i oczywiście one są oparte na dużym ryzyku. Tym razem się nie udało i oczywiście można powiedzieć, po co te rebusy, wywalić wszystko do kosza, ale z drugiej strony na 100 takich rebusów 99 jest super zabawą dla kibiców i wszyscy bardzo chcą, żeby też klub tak funkcjonował, no bo piłka nożna to też rozrywka, więc to jest gdzieś jakieś ryzyko, które bierzemy na siebie. W tym wypadku oczywiście nie wyszło i dzisiaj z perspektywy czasu pewnie nie sądzę, żeby to w jakikolwiek sposób zmieniło tą sytuację, bo to jest tylko gdybanie, ale puszczenie tego rebusu, nie wiem, następnego po kilku następnych godzinach, kiedy on, nie wiem, wyląduje w Warszawie, pewnie by było bardziej bezpieczne, tak bym powiedział, aczkolwiek nie uważam, żeby wpłynęło na to, czy ten zawodnik się tu pojawi, czy nie. Po prostu nie byłoby tego rebusu. Przeszacowaliśmy, wielka szkoda, bo to na pewno zawodnik, który uważamy, że mógłby nam pomóc, no ale tak jak mówię, takie rzeczy się zdarzają, przechwytywanie na lotniskach, czy w ogóle w trakcie rozmów transferowych, przelicytowywanie się, my też staramy się tak działać i walczyć o tych lepszych zawodników, więc jeżeli gościu gra na takim poziomie i chcemy po niego sięgnąć, no to musimy po prostu trochę działać nieszablonowo, tak chcemy, tym razem się nie udało, Turcy wjechali cali na biało, znacząco przelicytowali ofertę, którą my mieliśmy dogadaną i myślę, że niewiele klubów ekstraklasy byłoby w stanie jej sprostać. Dzisiaj zawodnik jest w Turcji. Czyli można założyć, panie prezesie, że była to oferta dla zawodnika nie do odrzucenia, biorąc pod uwagę to, co my byliśmy w stanie zaoferować na ten moment jako Widzew. Czyli można w pewien sposób zrozumieć zawodnika, że jednak te warunki finansowe, które generalnie i dosyć często są w Turcji na tym poziomie rozgrywkowym, no po prostu my jako Widzew na ten moment nie jesteśmy w stanie rywalizować z tego typu zespołami. Wiadomo to, co na papierze, to, co na koncie. No też zawodnik musi sobie zawsze zadać pytanie. Nawiązuje pan do Szymkowiaka. No na przykład, no jaki to jest projekt i ja nie mówię oczywiście, że jego obecny zespół nie będzie płacił, bo tego nie wiem. Oczywiście nie chcę tutaj żadnego klubu wskazywać, że płaci, nie płaci, to jest indywidualna kwestia zawodnika. Jest za tym projekt, w którym on chce uczestniczyć. Jeżeli dzisiaj ten projekt jest w Turcji, no to okej. Dzisiaj, tak jak mówię, staramy się sięgać po zawodników, których no ten rynek jest zwariowany. My staramy się działać, tak jak powiedziałem, trochę nieszablonowo i też nie schodzić swojej drogi, nie ulegać tej presji, która się pojawia. No natomiast trzeba sobie powiedzieć, że jeżeli dzisiaj pojawią się Turcy, Grecy czy inne kluby, które z tych krajów naprawdę potrafią płacić bardzo wysokie kontrakty, znaczy deklarować, to płacić to inna sprawa, no to myślę, tak jak powiedziałem, to nie jest kwestia negocjacji, tam po prostu jest miazga dla każdego klubu ekstraklasy, to jest oferta przelicytowana znacząco i to ciężko negocjować. Myślę, że ten temat możemy już zamknąć. Zróbmy tak, że o godzinie 20:30 zaczniemy
dopuszczać kibiców do głosu. Potem postaram się odczytać większość tych normalnych pytań, a może i nawet wszystkich. Myślę, że prezesie dzisiaj możemy chyba sobie pozwolić na nawet te najgłupsze pytania spróbować odpowiedzieć. Nie mam z tym żadnego problemu, natomiast mówię, że gorąca prośba o takie meczowe 90 minut, 21:35, mam kolejne spotkanie, najpóźniej 21:35 muszę się miksować. Chodzi oczywiście o gdzieś tam zawodnika, który ma ustosunkować się do jednej z ofert, także do 22:00-21:45 zaczynam spotkanie. Nie ma problemu, pamiętam te ramy czasowe, które mam ustalone, więc... Super. Parę pytań jeszcze od nas. Zizu, jesteś teraz pierwszy, ty w kolejce i potem będziemy starać się dopuszczać kibiców, także jeżeli ktoś jest chętny i ma konkretne pytanie do prezesa, to proszę je przygotować. O 20:30 startujemy z dopuszczaniem kibiców do głosu. Dobra, to panie prezesie, zagęszczamy ruchy. Odnośnie Boatenga, którego już tutaj zamknęliśmy temat, natomiast wszyscy doskonale wiemy, że są te deficyty u nas w środku pola. Dlatego też miał być sprowadzony Boateng. Czy wysypanie się tego transferu nie spowodowało tego, że my w jakiś sposób zamknęliśmy rozmowy z innymi piłkarzami, którzy byli przymierzani na tej pozycji? I jak w tej chwili wygląda pozyskanie środkowego pomocnika? Powiedzmy takiej szóstki, ósemki nazwijmy to, bo rozumiem, że mniej więcej o takim profilu piłkarza chcemy sprowadzić teraz zimą. Zgadza się. Oczywiście w międzyczasie parę tematów nam uciekło, tam parę, czy jeden, czy dwa, no to nie ulega wątpliwości. Natomiast my od razu w momencie, w którym ten transfer Emanuela Boatenga zaczął się mocno oddalać, to już w piątek wiedzieliśmy, że bardzo prawdopodobne, że do niego nie dojdzie, a kiedy zawodnik przekazał powody swojego braku przyjazdu i powiedział, że może wrócić do rozmów w poniedziałek, ja ten temat zamknąłem, bo tak jak też tweetowałem, nie chcę, nie uważam, że takie osoby z takim podejściem powinny dzisiaj tworzyć ten zespół, więc od razu zamknęliśmy ten temat i jakby wróciliśmy do tych typów, które zaczęliśmy rozpatrywać. Oczywiście w międzyczasie, kiedy rynek dostał sygnał, że widzę, chciał takiego zawodnika i on nie doszedł do skutku, no to pojawiły się kolejne, czy wróciły do nas takie, które były gdzieś zamrożone. Natomiast no, to powoduje, że nie ma co ukrywać, że zresztą tak jak wczoraj też tweetowałem bodaj z Marcinem, że tak naprawdę to powoduje, że zamiast zamkniętego ruchu i koncentracji już w tym momencie na zamknięciu bramkarza, co było celem do końca tego tygodnia, i na pozycji prawego obrońcy, no to dzisiaj musieliśmy znowu wrócić do tego tematu i bardzo mocno, intensywnie nad nim pracować. Więc na pewno nad takim zawodnikiem 6-8 pracujemy. Natomiast dla mnie też ważne jest to, żeby ten zawodnik wpisywał się w model trenera i żeby też Daniel czuł się z takim zawodnikiem komfortowo, widział w nim gościa, który po prostu też wpisze się w ten model gry, na którym teraz bardzo mocno drużyna pracuje, więc robienie transferu na łapu capu i tylko po to, żeby pokazać szybko, że działamy i trochę zdjąć z siebie presję, nie jest naszą drogą. Oczywiście rozumiem, że ta presja się pojawia, rozumiem zaniepokojenie kibiców, to jest dla mnie absolutnie zrozumiałe. Też dlatego dzisiaj wychodzę z otwartą przybicą i tak jak obiecałem na naszym ostatnim Red Roomie, że spotkamy się po rundzie, dzisiaj tego słowa dotrzymuję, mimo że pewnie łatwiej by było poczekać parę dni do obozu i spróbować zamknąć kolejne ruchy i powiedzieć, że zrobiłem, ale to przecież nie o to w tym wszystkim chodzi. Więc na pewno bardzo mocno nad tymi tematami pracujemy, równolegle pracujemy nad tematem obrońcy, żeby wzmocnić blok obronny, ale też nie na siłę, natomiast sporo tematów gdzieś tam się toczy, no i bardzo chcemy te tematy dopiąć. Tak jak też wczoraj komentowałem, gdybyśmy mieli temat Boatenga i dzisiaj zamykamy, jutro zamykamy badania medyczne, oczywiście jeszcze zawodnik musi je przejść, mielibyśmy dwóch, mocno pracowalibyśmy nad trzecim do obozu, czyli to, co też mówiliśmy przed, czy Tomek Wichniarek, dyrektor sportowy, mówił jeszcze w grudniu w podsumowaniu, więc tu jest pewna konsekwencja w naszych działaniach i na pewno ona będzie. Pisał pan wczoraj, prezesie, że wczoraj i dzisiaj się dużo wyjaśni w kwestii tego prawego obrońcy. Może pan coś powiedzieć więcej na ten temat? Wyjaśniło się coś, czy jeszcze jesteśmy w zawieszeniu? No właśnie dlatego musiałem między innymi poprosić o troszeczkę krótszy redrum dzisiaj, także
Także tutaj praca nad tymi ruchami trwa od rana do późnych godzin popołudniowych, coś się wyjaśnia, coś dopinamy, tak jak powiedziałem. Pamiętajmy też, że dzisiaj rozmawiamy o rozmowach nie tylko z zawodnikiem, z agentami, ale też z klubem tego zawodnika, który czasem chce przeczekać, który też negocjuje, więc my cały czas jesteśmy w tej grze. Do tego dochodzą media, które odpowiednio podpalają i sterują też tym, żeby zagęścić trochę i zebrać może sobie większe zasięgi. Ja też to rozumiem, to jest element całych igrzysk nazywanych okienkiem transferowym, więc gdzieś nie funkcjonujemy w próżni, zobaczymy. Tak jak mówię, ja nie chcę deklarować, nie dlatego, że jestem mało konkretny, czy będę uskuteczniał tutaj jakąś korpogatkę, jak niektórzy kibice czasem wytykają. Chodzi po prostu o to, że dzisiaj deklaracja, jak wiemy chociażby po przykładzie Emanuela Boatenga, jeżeli ten gościu nie przejdzie badań medycznych, to dzisiaj jakakolwiek deklaracja jest zbyt daleko idąca. Klub deklarował, że te transfery, które mają być zrobione w okienku zimowym, to mają być zdecydowanie wzmocnienia tej drużyny. Nie uzupełnienia, tylko wzmocnienia piłkarzy, którzy są lepsi niż, tak rozumiem, wzmocnienia, że przychodzą piłkarze, którzy są lepsi niż tych, których posiadamy obecnie w klubie. I wielu kibiców ma taki zarzut, że właściwie bramkarz, który ma przyjść, tak, już jest, że tak powiem, na progu, no to jest jeden do jednego, tak? Sprzedaliśmy Henia i wiadomo było, że musieliśmy za niego kogoś wziąć. I te kibice tak jakby nie traktowali bramkarza jako transfer, wzmocnienie, tylko czekają na te wzmocnienia, które miały być, tak? Bo kibice traktują tego bramkarza jako jeden do jednego. Jak pan się odniesie do takich zarzutów? Rozumiem, bo oczywistym i od samego początku mówiliśmy, że jakby w przypadku akceptacji oferty za Henia będziemy robić ruch, więc jakby ja to rozumiem. Takim wzmocnieniem miał być Emanuel Boateng, oczywiście nie wyszło i piłka nie polega na gdybaniu, tylko na dowożeniu i zamykaniu tematów, więc tu cały czas jesteśmy na zero. Natomiast nad takimi ruchami cały czas pracujemy, więc to nie jest tak, że... Tak jak powiedziałem, chcemy brać zawodnika na sztukę po to, żeby powiedzieć, no zrobiliśmy 2 czy 3 transfery i liczyć na to. Oczywiście ci zawodnicy, którzy chcemy, żeby do nas dołączą, oczywiście pod koniec dnia też mogą mieć lepsze, gorsze momenty. To wszystko weryfikuje boisko, ale idziemy w tym kierunku, żeby po pierwsze ten zawodnik faktycznie był dla nas wzmocnieniem. I pytanie, bo to też właśnie dobry wątek, czy zawodnik, który jest wzmocnieniem, zawsze musi być lepszy. Na pewno czasem jest lepszy, ale czasem też wzmacnia rywalizację na danej pozycji, bo w niektórych przypadkach, zresztą w kontekście prawej obrony, no widzimy, że dzisiaj ma to Miloš jest kontuzjowany, został Paweł i Patryk, no ale chcemy na pewno tą pozycję gdzieś tam wzmocnić, czy wzmocnić rywalizację, czy podnieść ten poziom, więc na pewno nad tym pracujemy, więc tak jak mówię, ja rozumiem zaniepokojenie kibiców, absolutnie, dlatego też dzisiaj stąd moja obecność, ale też pracujemy nad takimi ruchami, które możemy ocenić, nie wiem, pozytywnie, jak Juan Ibiza, który też przypominam był chociażby zawodnikiem, który dołączył w ostatnich momentach okienka transferowego i gdyby ktoś się mnie dzisiaj zapytał, czy warto poczekać na Juana Ibizę? Tak, warto było poczekać na Juana Ibizę, tak? Czy kilka innych, myślę, że dobrych ruchów, zresztą sporo, chociażby sama historia Henia Ravasa, można powiedzieć, bardzo, bardzo na plus, więc na takich zawodników czekamy. Może oni na początku też nie są oceniani jako od razu wzmocnienia, ale po kilku kolejkach często okazywało się, że kurde, jednak ten gościu potrafi grać w piłkę, więc konkludując, rozumiem, absolutnie, ale czasem takie nieoczywiste ruchy, jak nie wiem, Marek Hanuszek, który przychodził do nas z Czech jeszcze w pierwszej lidze, no dzisiaj kto sobie wyobraża ten zespół bez profesora, Flan Alvarez, no mogę tak wymieniać tych zawodników, którzy na początku może byli nieoczywiści, nie wiem, Mato Miloš, no dalej mogę wymieniać. Natomiast to są ruchy, na które albo czasem warto było troszeczkę poczekać, albo że zafunkcjonują na boisku, albo jak przyjdą do zespołu. Więc naprawdę sporo tych ruchów okazało się wzmocnieniami. No i też na takie teraz liczymy i na takimi pracujemy. Myślę, że ten okres, kiedy właśnie ci zawodnicy musieli uzupełnić ten poziom ekstraklasowy, jest za nami. Teraz chcemy jeszcze podnosić jakość tego zespołu. To ja jeszcze jedno pytanie, bo należy też wspomnieć właśnie tutaj o Marku Hanowsku. To na pewno jest duży pozytyw, jeżeli chodzi o te
transfery, można to w ten sposób nazwać, bo jednak przedłużamy zawodnika absolutnie kluczowego dla nas, ale co z Bartkiem Pawłowskim, bo to też jest zawodnik oczywiście na innej pozycji, ale jednak w mojej ocenie najbardziej istotny, jeżeli chodzi o ofensywę, przynajmniej biorąc pod uwagę te ostatnie 12 miesięcy, to na pewno to był zawodnik, który ciągnął ten zespół i w awansie wcześniej z pierwszej ligi do Ekstraklasy i teraz w tym utrzymaniu i teraz w tym sezonie. Więc jak wygląda sytuacja z Bartkiem? To myślę, że jest też na pewno ważna kwestia, która większość kibiców trapi, w którym kierunku idziemy. Czy jest szansa, żeby to utrzymać tak, jak udało się z Markiem Hanowskim, czy jednak jesteśmy dalej od tego? No, ja myślę, że oczywistym jest fakt, że Bartek Pawłowski jest ważną częścią tego zespołu, tak jak chociażby Marek Hanuszek i kilku innych zawodników. Dodatkowo oczywiście Bartek jest stąd, więc to jest sprawa oczywista. Ja bym bardzo chciał, żeby Bartek został i mam nadzieję, że uda się nam osiągnąć porozumienie. Jego sprawy kontraktowe prowadzi jego menadżer i mam nadzieję, że wszystkie te tematy, które są dzisiaj jeszcze między nami, uda się pozamykać i ja bym bardzo chciał, żeby Bartek został. Nie ukrywam, liczę na to. Liczę też na to, że Bartek nam jeszcze w najbliższych tygodniach pomoże. Tak jak mówię, dopóki nie ma podpisów na dokumentach, to nic nie jest pewne, ale oczywiście z Bartkiem jesteśmy w komunikacji od dłuższego czasu. No, sprawa byłaby zamknięta, gdyby nie kontuzja, która przytrafiła się Bartkowi, no i wtedy te rozmowy wiadomo zwolniły, no bo trzeba było poczekać, aż Bartek sam poczuje się dobrze, wróci do pełnej dyspozycji i Bartek powie: ok, jestem gotowy, podjął super rękawice, wyjechał do Szczecina, zrobił wszystko, żeby poprawić tą sytuację ze swoim zdrowiem, no więc teraz jakby wracamy do tych rozmów, no i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że zamkniemy ten temat. Prezesie, ale konkrety, jesteśmy bliżej czy dalej? Trzeba pytać Bartka. Dobra, przechodzimy do pytań od kibiców. Myślę, że następne pół godziny możemy na to poświęcić. Zizu, chciałeś o coś zapytać, ale to zapisz sobie to pytanko na później, bo już jesteśmy 3 minuty spóźnieni, więc wpuszczam Randalfa, potem Random i oczywiście zapraszam resztę chętnych. Jeżeli ktoś chce zadać to pytanie, to zapraszam również tych kibiców, którzy zadawali pytania swoje pod postem. Myślę, że łatwiej i konkretniej będzie zapytać i uzyskać odpowiedź na żywo, także serdecznie zapraszam i czekamy na głos od kibiców. Randalf, dopuszczam Ciebie jako pierwszego i Randoma jako drugiego. Randall się łączy, więc Random, jeżeli nas słyszysz, to ty zabierz jako pierwszy głos. Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać. Pytanie, ile procent rozmów kończy się transferem, tak cirka? Nie mówię o bramkarzach czy w tym okienku, ale tak spośród, nie wiem, 10, 20, 100 piłkarzy, z którymi zaczynają się rozmowy, ile tego rzeczywiście się potem materializuje? De facto niewielki procent. Tak naprawdę, znaczy zależy, co rozumiemy przez rozmowy, bo bardzo często dziennikarze, na przykład na jakiegokolwiek klubu, tu już generalizuję, na odpytanie, czy zawodnik jest dostępny, czy w ogóle wziąłby pod uwagę ofertę, traktują to jako rozmowy z klubem i agenci już mówią: no, rozmawiamy z tym i z tamtym klubem, więc jeżeli tak definiujemy rozmowy z klubem, no to bardzo, bardzo niewiele, to jest kilka procent, bo też każdy klub weryfikuje w ogóle możliwości danych zawodników już na dość wczesnym etapie, czy w ogóle są osiągalni finansowo, jeśli nie, to jak bardzo mogą być rozbieżności, czy w ogóle wzięliby pod uwagę taki projekt i czy możemy go do tego przekonywać. Natomiast jeśli chodzi o rozmowy, no to jest bardzo indywidualna kwestia. My też typujemy tych zawodników, którzy wstępnie są jakby zweryfikowani jako osiągali przez nas, więc to nie zawsze są kwestie finansów. Bardzo często to są kwestie jakby indywidualne, to jest bardzo skomplikowany proces. Trochę o tym rozmawialiśmy przy przypadku Sebastiana Kerka, jak wiele tam czynników łącznie z jakby z zaopiekowaniem jego rodziny wchodziło pod uwagę, więc odpowiadając konkretnie, generalnie niewielki procent, a jeżeli dochodzi do tych rozmów, no to tak naprawdę kilka z nich kończy się finalizacją. I jeśli mogę jeszcze jedno pytanie, tak bardziej ze strony finansowej.
Nie ukrywam, że trochę finansowcem jestem i przeglądałem kilka sprawozdań, kilka raportów, między innymi finansową ekstraklasę. Jak szacuje, jak ona szacuje, to jaki w przeciągu kilku lat widzę ma potencjał na budżetowy? Wiadomo, prawdopodobnie Lech Legia są nie do dogonienia, ale już teraz według właśnie finansowej ekstraklasy między innymi, no jeżeli chodzi o przychody, to jesteśmy w górnej części, nie biorę pod uwagę transferów, a potencjał jeszcze zważając na zwiększane wpływy z transmisji, jeszcze jakiś tam jest. Więc jak to według Pana wygląda? Znaczy, no naszą ambicją jest jakby przesunięcie się w tej grupie środkowej do góry, tak, czyli gdzieś w granicach piątego, szóstego miejsca, bo wszystko na to wskazuje, też analizując sobie sprawozdania finansowe czy raporty, że faktycznie pod kątem przychodów Lech Legia są niedoścignione. W przypadku Rakowa będzie to kwestia też wpływu z europejskich pucharów za ten rok, czy chociażby z dodatkowych dni meczowych, więc myślę, że to też będzie taki top 3. No i pytanie kto jeszcze ewentualnie może tam dołączyć, więc myślę, że naszą na dzisiaj ambicją, jeśli chodzi o takie możliwości, na które dzisiaj mamy, które generujemy przychody, to jest przesunięcie się właśnie do tego poziomu klubów 5, 6 miejsca, czyli budżetu pomiędzy 45 a 55 milionów. To jest oczywiście kwestia kilku lat, to się nie wydarzy w przyszłym roku, natomiast taka jest nasza ambicja i sportowo, i finansowo, żeby się w tym środku w górę przesunąć. To z mojej strony wszystko. Dziękujemy. Zizu, jeżeli masz pytanie, bo widziałem, że chciałeś tutaj coś powiedzieć, więc ja w międzyczasie będę starał się zorganizować pytających, a ty w tym czasie kontynuuj z prezesem rozmowę, ja będę tutaj starał się zoperować, tak żeby było jak najwięcej pytań. Okej, zagęszczamy cały czas ruchy. Panie prezesie, jak wygląda sprawa piłkarzy, którzy mają klauzulę ze strony klubu przedłużenia kontraktu, którym kończą się kontrakty? Może pan wymienić tych piłkarzy, którym kończą się kontrakty w czerwcu, ale klub ma klauzulę ich przedłużenia? I drugie pytanie, też połączone transferowe, pojawiły się plotki medialne o zainteresowaniu Andrejsem Cyganiksem. Może pan to potwierdzić albo zdementować? Na dzisiaj w klubie nie ma żadnego sygnału czy oferty za Andrejsa. Więc to jest jakby punkt drugi tego pytania. Podpunkt pierwszy, jest kilku zawodników. Ja teraz nie chcę z pamięci wymieniać, musiałbym pogrzebać, natomiast są to zawodnicy, którzy zazwyczaj, nie wiem, chociażby jak Żyrko, jak Szocik, jak Jordi, którzy tak na szybko mają takie klauzule i one są po minutach i wszystko na to wskazuje, że przynajmniej w przypadku części tych zawodników one wejdą w życie, bo te klauzule są bardzo bliskie realizacji. To teraz może taką bieżączkę chciałem zapytać, typowo bieżącą sprawę. Czy drużyna dzisiaj trenowała w Wiśniowej Górze i czy w końcu ten balon nieszczęsny już powstał w tej Wiśniowej Górze? Drużyna i wczoraj, i dzisiaj trenowała na Wiśniowej Górze. Rozmawiałem dzisiaj z trenerem Myśliwcem, zresztą codziennie rozmawiamy, ale akurat dzisiaj rozmawiałem z nim w kontekście jego pierwszych wrażeń odnośnie treningu i one są pozytywne, także bardzo się cieszę, że tutaj gmina zdecydowała się na taką inwestycję, że możemy z niej korzystać, no bo to też był element tej poprawy infrastruktury, o której rozmawialiśmy, więc super, że udało się tutaj z tego skorzystać. Gmina zainwestowała w ten obiekt, no i to poprawa warunków, mam nadzieję, że przynosi znaczący efekt. No to opóźnienie kilkudniowe było niezależne i spowodowane warunkami. Tutaj musieliśmy szybko zadziałać i te pierwsze treningi w tym tygodniu odbywały się na SMS-ie, ale cieszę się, że już drużyna mogła się przenieść na boisko, które pozwala nam trenować na najwyższych obrotach. Prezesie, a czy my pracujemy nad być może kolejnym transferem wejściowym z Widzewa? Czy jest jakakolwiek szansa na to? Oczywiście szansa jest pewnie zawsze, ale czy realna szansa istnieje na to, żeby wytransferować oczywiście za gotówkę jednego z zawodników pierwszego zespołu? Pewnie tutaj dzisiaj się pojawiła informacja na temat Cyganiksa, zainteresowania z Włoch bodajże, jeżeli się nie mylę. Gdzieś tam mówiło się o Jordim. Jak to wygląda? Czy my jesteśmy w stanie jeszcze coś spieniężyć w tym okienku?
No zobaczymy. Znaczy ja z jednej strony, tak jak zawsze podkreślam, jeżeli pojawia się oferta określonej wartości, to zawsze siędziemy do rozmów. Oczywiście też zawodnik musiałby widzieć w tym swój potencjał, ale moją intencją nie jest osłabianie drużyny, tylko jej wzmacnianie. Tak samo było w przypadku Henricha Ravasa, że gdyby ta oferta nie spełniła konkretnych oczekiwań ze strony klubu, to w ogóle nie byłoby rozmowy na temat jego odejścia, bo nikt tutaj nie miał noża na gardle finansowego. Więc na dzisiaj ofert nie ma. Oczywiście gdzieś mamy jakieś tam plany B, w zależności od tego, jacy zawodnicy mogą otrzymywać oferty. Natomiast ja bym bardzo nie chciał, nie chcę osłabiać drużyny, więc na dzisiaj takich tematów nie ma. A odnośnie tych boisk jeszcze chciałem zapytać, właściwie tego jednego boiska, które powstaje, jest na finiszu na Łodziance, kiedy my realnie na to boisko będziemy w stanie wejść? I tutaj drugie takie pytania, które się pojawiały ze strony kibiców, które dostawałem od kibiców, to jest takie, czy na pewno my wyciągnęliśmy wnioski, bo kibice zarzucają, czy mają obawy takie, że ten obóz może w Turcji jest za krótki, że właśnie niektórzy, którzy mieli okazję śledzić te treningi na SMS-ie, mówią o tym, że tam widzę trenował na lodzie i że może jednak lepiej by było pojechać na 2 tygodnie do tej Turcji i trenować na zielonych boiskach. Jak pan to skomentuje? Znaczy pierwszy jakby, bo to pytanie ma kilka wątków, postaram się odnieść do wszystkich. Jeśli chodzi o boisko na Łodziance, no to tutaj w przyszłym tygodniu bodaj ma być certyfikacja, więc na dzisiaj nie potrzebujemy też korzystać z tego boiska, bo bardziej zasadne jest trenowanie pod balonem, więc do wylotu z Turcji trenujemy pod balonem w Wiśniowej Górze, więc te warunki wiatru, śniegu czy deszczu w ogóle nie zakłócą naszego procesu treningowego, więc tak jak mówię, bardzo się cieszę, że gmina zdecydowała się na tą inwestycję, ale to też było nasze stawanie na rzęsach i rozmowy i tutaj głównie Maciek Szymański, żeby tak naprawdę drużyna mogła z niego korzystać, miała preferencyjne godziny i w porównaniu do tego zeszłego roku, gdzie warunki tego typu, jakie daje nam balon, były w ogóle marzeniem, więc to jest jakby pierwszy aspekt trochę wyciągania wniosków. Drugi mamy do dyspozycji po powrocie z Turcji, jeżeli w ogóle będzie taka potrzeba, sztuczne boisko, praktycznie nowe, bardzo wysokiej jakości, które mam nadzieję przejdzie w przyszłym tygodniu certyfikację, więc mamy boisko, które po prostu jest nowiutkie, a co też byłoby marzeniem w zeszłym roku, bo pamiętamy, jakie problemy z boiskiem sztucznym mieliśmy, jakie to były też warunki. No i trzeci aspekt to, że dzisiaj drużyna wyjedzie na zgrupowanie do Uniejowa, gdzie dzisiaj w województwie są najlepsze warunki, więc ten mikrocykl może być zachowany, więc no tutaj jeśli chodzi o warunki w Polsce, które możemy dać, myślę, że są naprawdę, to jest niebo a ziemia rok do roku, mam nadzieję, że to też przyniesie korzyści, chociaż oczywiście no przez to, że ta inwestycja na Wiśniowej Górze się trochę obsunęła, no to te dwa dni bodaj, chyba czy trzy, musieliśmy trenować na SMS-ie, no i te warunki po prostu były trudne i to nie ma co ukrywać, że raczej to było krótkie przetrwanie treningowe, aniżeli pełnowartościowa jednostka, no ale takie są warunki i wszyscy w Polsce muszą się z tym zmierzyć. A co do długości obozu w Turcji, dyskutowaliśmy o tym wspólnie w pionie sportowym, no i decyzja zapadła taka, że okej, pojedziemy w tym roku troszeczkę później do Turcji, żeby zachować ten mikrocykl, a w ostatnim tygodniu wrócimy już do Polski z aklimatyzacją, ale z możliwością pracy w najlepszych warunkach, jakie możemy zapewnić drużynie, czyli w Uniejowie. Taka decyzja i taki kierunek został po prostu przyjęty. To ja chcesz coś dodać? Bo chciałem zadać pytanie. Chciałem tylko dodać, a propos właśnie też sportu i tego, co pan mówił, panie prezesie, to chciałem dodać pytanie. Chodzi mi generalnie o rozbudowę sztabu szkoleniowego. Pojawiły się informacje, że nowy asystent trenera Myśliwca nadciąga z Puław. Może pan potwierdzić albo zdementować? Znaczy, jeśli chodzi o to, że chcemy, żeby do sztabu dołączył asystent, to jest kwestia, która pojawiała się już przy dołączeniu Daniela Myśliwca do Widzewa, więc już ponad 3 miesiące, jeżeli dobrze na szybko liczę. Na spotkaniu podczas robotniczego talk show również o tym mówiliśmy, mówił o tym konkretnie Maciej Szymański, że taka jest idea. Co do konkretnych personaliów, dopóki parafek na umowie i podpisów nie będzie, nie chciałbym się do tego odnosić, ale sama decyzja o tym, że do sztabu szkoleniowego ma dołączyć asystent, nie jest niczym nowym. Pytanie, kiedy to się wydarzy.
Dobrze, dołączył do nas LS. No właśnie, panie prezesie, pytanie, kiedy się to wydarzy? No. Wtedy, kiedy poinformuje o tym strona www. Tu nie będziemy robić rebusów. Mamy kibica z pytaniem prawdopodobnie, więc LS Orito, zapraszam. Halo, słyszymy się? Niestety, ale nie słychać Cię kompletnie. Widać, że odmotowywujesz mikrofon, natomiast ja nie słyszę nic. Być może tutaj kolega z Izu albo pan prezes, ciężko mi powiedzieć, ja nie słyszę, natomiast kompletnie nic. Ja też nie słyszę. W takim razie proponuję o połączenie się na nowo z pokojem i wtedy być może to zadziała. To ja przeczytam kolejne pytanie. O, przepraszam, jednak mamy kolejnego kibica z pytaniem, także ja będę starał się zadawać pytania z czatu, ale priorytetem będą kibice, którzy dołączają tutaj na żywo. Także dobry wieczór. Trener Andrzej z pytaniem do prezesa. Halo, słyszymy się? Ja również nie słyszę. Trener Andrzej musi odmutować mikrofon. Tak, proszę nacisnąć tam w lewym dolnym rogu prawdopodobnie ikonkę mikrofonu i wtedy powinno wszystko funkcjonować. W takim razie ja czytam pytanie użytkownika Chris 1910. To jest w sumie dosyć złożone, natomiast reasumując, warto wyjaśnić całościowo kwestię odrzuconych wniosków przez Ministerstwo Sportu o dofinansowanie budowy ośrodka treningowego. To jest sprawa priorytetowa dla nas jako klubu. Bez tego nie będzie rozwoju. Poza tym standardowo, gdzie są transfery, natomiast myślę, że tutaj o tym już wspomnieliśmy, także co do tego ośrodka, przepraszam. Jasne, dziękuję też za to pytanie, no bo to też w ostatnich tygodniach czy dniach była głośna sprawa. Znaczy przede wszystkim jakby pierwszy punkt widzenia, no to my jako klub jesteśmy w dość niekomfortowej sytuacji, bo tak naprawdę odnosimy się do przekazów medialnych, ponieważ oprócz raportu, który pojawił się na stronie ministerstwa z prac komisji, który jest po prostu tabelką o projektach zakwalifikowanych czy odrzuconych, nie mamy żadnej korespondencji, ani żadnego potwierdzenia, bądź zaprzeczenia, czy wyjaśnienia powodów tej negatywnej opinii, którą wydała komisja, więc bardzo ciężko jest mi odnosić się do powodów tej opinii, nie mając tak naprawdę potwierdzenia. My oczywiście niezwłocznie wystąpiliśmy do ministerstwa z prośbą o wyjaśnienie tej sytuacji, jak tylko pojawiły się przekazy medialne, a na stronie ministerstwa tego samego dnia pojawił się protokół z, jak się okazało, 5 grudnia z jakiejś komisji, o której niewiele osób wiedziało, może poza samymi uczestnikami, na pewno nie wiedział o tym klub, więc czekamy na odpowiedź na to pismo, natomiast tym bardziej jesteśmy w niekomfortowej sytuacji, no bo przekazy medialne wskazywały na to, że klub popełnił jakiś błąd formalny, czy w ogóle nie dopatrzył jakichś kwestii związanych z kwestią spółki, bo też żeby wyjaśnić kibicom, na poziomie przekazów medialnych pojawiały się takie insynuacje, czy może tezy, może insynuacje to złe słowo, bardziej tezy, czy przekaz, że odrzucenie wniosku ma mieć związek z tym, a że dokumenty składało nie Widzew Łódź S.A., a Widzew Training Center, które nie ma 2 lat funkcjonowania, czy właściwie 2 sprawozdań finansowych z 2 okresów, czyli przynajmniej 2 lat funkcjonowania. Natomiast no później oczywiście po tej burzy medialnej cała sprawa rozbijała się o to, że klub nie otrzymał czy otrzymał zgodę ministra, no tylko cała sprawa rozbiła się jednak o to, że minister wiedział i wyraził zgodę na to, żeby ten podmiot składał wniosek, co zresztą my też wskazywaliśmy. Więc no my jako klub dochowaliśmy, czy staraliśmy się dochować wszelkich starań, czy przede wszystkim litery tego wniosku, składając całą potrzebną dokumentację, jak również chociażby sprawozdania finansowe Widzew Łódź S.A., które jest 100% właścicielem Widzew Training Center, które było podmiotem formalnie składającym ten wniosek, więc sprawa jest bardzo złożona, czekamy na wyjaśnienia. Z naszej perspektywy no dochowaliśmy wszelkich
starań do tego, żeby ta dokumentacja była kompletna, ba, jeżeli pojawiały się ze strony ministerstwa w okresie wniosków jakiekolwiek potrzeby czy prośby o uzupełnienie czy wyjaśnienie dokumentacji, to robiliśmy w poszczególnych dniach na przestrzeni lipca, sierpnia czy września, więc też z naszej strony ta komunikacja była, jak również spotkanie czy jakby wyjaśnienie, dlaczego akurat widzę w Training Center, a nie widzę w Łódź S.A., co ówczesny minister potwierdził, więc ja gorąco wierzę, że tą sprawę da się wyjaśnić. Mam taką nadzieję, że da się znaleźć z niej rozwiązanie. Jesteśmy otwarci na spotkanie z przedstawicielami Ministerstwa Sportu czy z samym ministrem sportu. No i tak jak powiedziałem, mam nadzieję, że tą sprawę uda się wyjaśnić. Na pewno przykrym faktem jest to, że przelała się oczywiście na poziomie samych przekazów medialnych fala po prostu zarzutów, że jesteśmy bandą niekompetentnych ludzi. I to jest na pewno właśnie trochę przykład opierania się tylko na przekazach medialnych, bo taką narrację bardzo łatwo potem narzucić, a tak jak powiedziałem, klub w tej sytuacji ciężko mu wyjaśnić, bo bazujemy tylko na przekazach medialnych, a w takich sytuacjach, w kontekście formalności, w kontekście wniosków, musimy być bardzo konkretni, jeśli chodzi o przepisy prawa, bo naszym celem jest to, żeby ta inwestycja powstała i o to będziemy walczyć, będziemy o to zabiegać, bo ona jest po prostu dla widzewskiej społeczności, dla widzewskiej młodzieży potrzebna. Dlatego występowaliśmy o te pieniądze, dlatego właściciel Tomasz Stamirowski zagwarantował konkretne pieniądze, dlatego stuprocentowym właścicielem Widzew Training Center i Widzew Łódź S.A. dając konkretne gwarancje, dlatego Widzew Łódź S.A. zapewnił ministrowi gwarancję tego, że tą inwestycję zrealizuje, więc tam naprawdę, jeśli chodzi o wszystkie dokumenty, jesteśmy przekonani, a w ogóle chcemy też rozmawiać o tym wniosku, że jesteśmy w stanie ubiegać się o tą dotację. Mam nadzieję, że to się uda, bo to uważam, że dla samego Widzewa, dla tej społeczności, dla nas wszystkich, dla dzieciaków, dla tego województwa jest potrzebne. Prezesie, to co w sytuacji, kiedy to się nie uda? Czy jest jakiś plan awaryjny na to przygotowany? Czy mamy ten czarny scenariusz w głowie, że jednak może coś się nie udać? Pamiętajmy, że to jednak jest Polska i tutaj jest wszystko możliwe. Panie prezesie, jeszcze tutaj dopowiem do pytania Patryka, bo chodzi mi po głowie cały czas taka myśl, od kiedy powstała ta burza z Widzew Training Center. Czy my... Bo ja sobie wyobrażam, że taki klub jak Widzew, olbrzymi, z taką rzeszą kibiców, którzy mają różne sympatie polityczne, powinien być zdecydowanie klubem apolitycznym, powinien brać, czerpać z każdej strony, że tak powiem, tego stołu politycznego. I czy ta konferencja, która się odbyła z wielką pompą, z ówczesnym ministrem Budą, czy to nie było przedwczesne? Wszak okazuje się, że tam ogłoszono, że pieniądze już Widzew tak jakby otrzymał, a de facto zostaliśmy tylko zakwalifikowani do tego głównego konkursu i pieniędzy jeszcze nie było, fizycznej umowy nie było. Czy ta konferencja nie była po prostu błędem? Czy my nie powinniśmy być bardziej dyplomatami w takich sytuacjach na przyszłość? Powiem tak. Tak jak pan powiedział, ja się zgadzam z tym stwierdzeniem, klub powinien być apolityczny. Więc niezależnie od tego, kto reprezentuje stanowisko Ministerstwa Sportu mojego krajowego rządu, czy Ministerstwa Rozwoju, czy instytucje ministra, ja będę z nim rozmawiał i będę z nim współpracował. W tym wypadku to były programy rozpisywane przez rząd, które były rozstrzygane, które były pilotowane przez ministerstwa. Poszczególni ministrowie udali się również w Polsce, żeby przekazać taki przekaz, jaki jest zgodny z ich wiedzą i formalną wiedzą. Więc mając na względzie, że jest to instytucja ministra, niezależnie od personaliów, czy to będzie miesiąc temu, czy to będzie dzisiaj, tak było w przypadku poprzedniego ministra, tak będzie w przypadku tego ministra. Jeżeli minister będzie się chciał spotkać, zawsze pojadę. Jeżeli będzie chciał prowadzić programy, zawsze będę je wspierał, czy będziemy starali się reprezentować interes Widzewa, bo moją racją stanu jest widzewska racja stanu, a nie polityczna racja stanu. Więc pytanie, czy to jest błąd? Z perspektywy czasu, jeżeli minister danego mojego rządu przyjeżdża i mówi, będziemy organizować konferencję, taki jest stan faktyczny, jest to komunikowane i potwierdzone zarówno ze strony Ministerstwa Sportu, jak i ministra, który został oddelegowany do tego, żeby to zakomunikować, to my będziemy to organizować. Na tym spotkaniu my mówiliśmy, kto składa wnioski, jaki jest stan faktyczny, zresztą przypominam, że dokładnie pokazywaliśmy prezentację, więc my jesteśmy
bardzo blisko litery, więc z perspektywy czasu, tak jak mówię, dla mnie jest to instytucja ministerstwa i ministra, nie jestem wszystkim polityka. Jeżeli przyjechałby do pana minister, pana rządu, no to raczej nie wyprosiłby pan go z klubu, czy nie wyprosiłby pan go do Warszawy. Taka jest racja stanu i to też jest element prowadzenia apolityczności klubu, tak ja tą apolityczność rozumiem. To panie prezesie, żeby była... Chwileczkę, bo chciałem dopowiedzieć, panie prezesie, żeby była jasność. Ja nie mówię o tym, że ja bym wyprosił pana ministra, oczywiście, że nie. Natomiast wie pan, no żyjesz długo na tym świecie i wiem, że politycy różne rzeczy mówią i uważam, że jednak powinniśmy się opierać na twardych dokumentach. Jeżeli mamy umowę podpisaną na pieniądze i te pieniądze fizycznie już są podpisane, to wtedy je komunikujemy. No w innym przypadku to jest wszystko tylko... No nie podparte faktami tak naprawdę, bo okazuje się, że jednak tych pieniędzy fizycznie nie dostaliśmy i teraz jest to całe zamieszanie. Po prostu tylko o to mi chodzi. Czy klub ja wykonuje... Ja tylko przypomnę, że formalnie wszystkie te programy, w których my startowaliśmy, nie zostały rozstrzygnięte, bo wnioski po prostu były opiniowane do decyzji ministra. De facto pod koniec dnia decyzję podejmuje ministerstwo i minister. Te programy, które były zakwalifikowane bądź negatywnie zaopiniowane, nie otrzymały środków, zostały co najwyżej zakwalifikowane tak czy siak do decyzji ministra. Więc do dzisiaj żaden z tych tak naprawdę środków cały czas nie został rozstrzygnięty. Wszystkie kluby, które startowały w tych programach w mniejszym bądź większym stopniu przecież o tym komunikowały i konferencja, która odbyła się w Łodzi, nie była jedyną konferencją, która się przecież odbyła. Więc mamy do czynienia z bardziej szerszym spektrum sytuacji, bo idąc tym tokiem rozumowania mielibyśmy siedzieć cicho i nic nie robić, a startowaliśmy w normalnych rządowych programach i to też komunikowaliśmy. Więc tak jak mówię, my zostaliśmy medialnie wywołani do tablicy, co sprawia, że jesteśmy w bardzo niekomfortowej sytuacji, bo ja tylko wskażę, że negatywnie zaopiniowanych wniosków było więcej niż tylko Widzewa. O Widzewie głównie się dyskutuje. Dlaczego? No znów nazwa Widzew daje nagłówki, więc też o tym pamiętajmy. Natomiast jakby szersze spektrum, scenariuszy jest wiele, decyzja będzie zależała od polityki obecnego rządu czy ministra. Tak jak mówię, ja gorąco wierzę, że ta inwestycja jest bardzo Widzewowi potrzebna i gorąco wierzę, że da się znaleźć rozwiązanie takie, aby ta inwestycja mogła wspólnie z wsparciem ministerstwa powstać. Tym bardziej, że my już z tego programu przecież korzystaliśmy, w tym korzystamy. Wnioskodawcą było co prawda miasto, ale dzięki wsparciu zarówno wkładu własnego zagwarantowanego przez Urząd Miasta Łodzi, jak i przez ministerstwo, chociażby Łodzianka, o której wspominaliśmy, czy to boisko powstaje i zaraz będzie powstawać drugie, więc są to po prostu rządowe programy. Dobrze, w takim razie z racji tego, że mamy niepełne 35 minut do końca, to prośba do kibiców, aby te pytania były w miarę konkretne i też również prośba tutaj do prezesa, aby też te odpowiedzi były. Ja wiem, że prezes lubi odpowiadać rzeczowo, konkretnie na wszystko, natomiast czas nas goni, więc starajmy się po prostu odpowiedzieć na jak najwięcej zagadnień, pytań z funkcjonowaniem klubu. Także nie wiem, czy trener Andrzej z nami jest. Jeżeli tak, to proszę zabrać głos. Jeżeli nie, to dopuszczam tutaj Annę Kalisz, która no tutaj będzie, myślę, że bombowo i trzeba zapiąć pasy, panie prezesie. Chyba trenera Andrzeja z nami nie ma, więc Anna Kalisz będzie następna do zabrania głosu. Już widzę, że jest, także dobry wieczór, Ania, i startujemy. Halo, halo, dobry wieczór. Dobry wieczór. Witam, Anna Kalisz, kanał YouTube'owy Anno Domini 1910, bardzo mi miło. Panie prezesie, no mam jedno krótkie pytanie. Czy jest pan zadowolony z tego, jak funkcjonuje sklep, a taką cezurę czasową chciałam wyznaczyć od 2 lat mniej więcej na tym etapie czasu, bo 2 lata temu się widzieliśmy, rozmawialiśmy na ten temat, więc proszę powiedzieć, czy jest pan zadowolony po tych 2 latach, jeżeli chodzi o sytuację sklepu? Bo to jest temat, który jest notorycznie poruszany przez kibiców na Twitterze. No jest notorycznie oczywiście i to rozumiem, jest też notorycznie poruszany przez panią i różne inwektywy również w internecie w moim kierunku są kierowane, natomiast ja zawsze kieruję się merytoryką i tak merytorycznie postaram się odpowiedzieć, chociaż zakładam, że pani i tak nie przekonam, ale spróbuję przynajmniej tych, którzy na to, co chcę powiedzieć, będą otwarci. Jeśli chodzi o sklep, jeśli chodzi o 2 lata, to jest cały czas długofalowy proces.
wiele rzeczy w ostatnim okresie, mówię o całych dwóch latach podstawowych, udało się poprawić, cały czas je poprawiamy, też po to pojawił się w klubie nowy dyrektor marketingu i jego głównym zadaniem jest to, żeby te rzeczy, które do tej pory kulały, jak chociażby komunikacja z kibicami, mogły się poprawić i cieszę się, że Tomek w tym kierunku się rozwija, bo to jest jego główny obszar zainteresowania, ponieważ ja w ostatnim czasie, od kiedy zostałem prezesem zarządu, utopią było, żebym się tym zajmował, a też wcześniej tak naprawdę, tak jak wielokrotnie o tym rozmawialiśmy, jeśli chodzi o kontekst sklepu, to jest jeden z obszarów, którymi tutaj w klubie się zajmuję. No głównie to kibicom się rozchodzi o asortyment, więc ja bym zapytała pana w taki sposób, gdyby ktoś pana poprosił o to, żeby pan w tym sklepie kupił coś ekstra dla, nie wiem, swojego przyjaciela, który kibicuje Widzewowi, a od dawna nie był w Łodzi, dał panu na to budżet 1000 zł i chciał coś ekstra dla siebie, dla żony i dla córki, poza koszulkami meczowymi. Co by pan wybrał takiego, żeby go usatysfakcjonować? Bardzo różne rzeczy kupuję, w zależności, zresztą sam robię zakupy w naszym sklepie regularnie, w zależności od tego, co potrzeba. Na pewno dla partnerek moich przyjaciół zacząłbym od widzewskiego wina, które też pojawiło się i których jest kilka rodzajów. Dla mojego znajomego czy przyjaciela zacząłbym od kilku książek. Potem przeszedłbym do jakichś drobnych rzeczy, kubek, może nie wiem, może bardziej piersiówka, może termos, może coś takiego drobnego i na pewno zamknąłbym temat albo koszulką, albo bluzami Macrona, w których ja bardzo często chodzę. Jeśli chodzi o dzieciaki, tych rzeczy było troszeczkę mniej, ale ja sam przede wszystkim zazwyczaj kupuję dzieciakom Feniksy, które zazwyczaj cieszą się dużą sympatią. No okej, dobra, powiedzmy, że gdzieś ta odpowiedź częściowo do mnie trafia, nie wiem jak do tego podejdą inni kibice, bo generalnie rozchodzi się o asortyment i o timing rzeczy, które i gadżetów, które się pojawiają, że to wszystko jest jakby gdzieś z poślizgiem czasowym. No ale dobra, obserwujemy dalej, zobaczymy co czas przyniesie i wasza praca, na jakie owoce, że tak powiem, jakie owoce przyniesie. Także pozdrawiam serdecznie, życzę wszystkim miłego wieczoru i dalszej udanej audycji. Pozdrawiam. Dziękujemy. To ja przeczytam kolejne pytanie tutaj z czatu, z dodanego posta parę dni temu. Pytanie od Freda. Co ma się zmienić w brandingu zewnętrznym? Czy dojdą jakieś nowe elementy? Czy chcecie zmieniać płachty wokół stadionu? Czy generalnie cokolwiek w tym kierunku będzie robione w najbliższym czasie? Ja chyba tam ostatnio nawet odpowiadałem na to pytanie. Chcemy zmienić zarówno jakby same płachty, jak i jakby projekt, natomiast projekt musi być lepszy na pewno niż ten, który mamy dzisiaj, bo myślę, że wielu kibiców bardzo doceniło to, co powstało, więc na dzisiaj te projekty, które wypracowaliśmy, nie do końca nas wszystkich tutaj wewnętrznie przekonały, że byłby to krok do przodu, albo były to projekty bardziej wow, więc zmiana dla samej zmiany to nie jest coś, co chcemy robić, więc zlecimy kolejne projekty naszym grafikom i zobaczymy trochę pod kątem innych pomysłów i koncepcji. Nasze gdzieś tam wewnętrzne założenie było takie, żeby teraz pójść bardziej w kierunku właśnie kibiców. Nie chcę zdradzać szczegółów, bo tam było kilka smaczków, które chcieliśmy przemycić. Zobaczymy, to się uda. No to też jest taka forma jest dosyć specyficzna, bo ona jest forma wielkoformatowa, ale z drugiej strony specyfika takiego materiału, czyli siatki mesh, która jest na stadionie, powoduje, że ona ulega zabrudzeniom, że czasem nie do końca widać z bliska ten detal, więc ten projekt musi być dość wyraźny, żeby nie było z nim za dużo szczegółów, więc też on musi być takiej użyteczności tego projektu po prostu ładny, elegancki. Na dzisiaj żaden z tych projektów nas wewnętrznie nie przekonał, mnie osobiście tak samo do tego, żeby to zmieniać, więc cały czas pracujemy nad tym, natomiast nie chcemy... Słucham? Nie chcemy robić czegoś, co nie będzie zadowalać po prostu kibiców i oficjeli. No generalnie, żeby było coś lepsze niż jest na ten moment, tak? No dokładnie. Jakby zmiana dla samej zmiany nie jest ideą, nie? Rozumiem. Kolejne pytanie od Michała Paśnińskiego. Czy zarząd szuka potencjalnego inwestora, który wzmocni kapitałowo spółkę? To znaczy my jakby w każdej z rozmów przedstawiamy szeroko i kompleksowo możliwości współpracy z Widzewem. Jeżeli dochodzi do momentu, w którym pojawia się kwestia, jak rozumiem, inwestor ma
ma również aspekt jakiegoś współudziału w klubie, zawsze wtedy przekazuje ten temat właścicielowi, bądź też jakby wskazuje, że z tego typu tematami należy skontaktować się z właścicielem, więc tutaj zawsze taki temat jest przekazywany, natomiast na dzisiaj, z tego co też potwierdził ostatnio w przekazie medialnym właściciel, takich ofert nie ma, takie oferty nie zostały mu złożone. To gdzie leży problem? To tak dopowiem, zadam jakby kolejne pytanie związane z tym inwestorem, dofinansowaniem do tego, co na dzień dzisiejszy mamy. Gdzie leży problem? Bo gdzieś o wielu klubach zawsze gdzieś tam krążą plotki, że ktoś jest kimś zainteresowany. Teoretycznie Widzew jest w swoim prime, ma wszystko tak naprawdę, chyba że ja inaczej to rozumiem. Gdzie leży problem, że tych inwestorów po prostu brakuje, że tego zainteresowania naszym klubem nie ma, czy być może tutaj właściciel raczej nie wykazuje chęci do tego, żeby gdzieś wyciągnąć rękę, czy po prostu faktycznie stan jest taki, że tych chętnych brakuje i na ten moment nie ma kompletnego, zerowego zainteresowania tym, co mamy na Widzewie, a wydaje się, że mamy więcej niż większość klubów w Ekstraklasie. Przede wszystkim mamy fanów w całej Polsce, olbrzymie zainteresowanie jak na zespół, który raptem rok temu dołączył do Ekstraklasy. Gdzie leży problem? Znaczy, no, takie zainteresowanie to wszystko przekłada się na to, że mamy bardzo wysokie przychody komercyjne, ponad 100 partnerów, czy wypełnioną drabinkę sponsorską, więc nie powiedziałbym w żaden sposób, że jest gdzieś problem. Mnie jest ciężko odnosić się do tematów właścicielskich, bo to nie moja kompetencja. Natomiast no tutaj chciałbym, żeby to było po prostu transparentne. Mam za zadanie zabezpieczyć tutaj interes komercyjny klubu. No i jakby tyle, i to się fajnie przekłada na tą pracę z partnerami, to nam sukcesywnie rok do roku rośnie. Tutaj myślę, że naprawdę z otwartą przyłbicą możemy sobie powiedzieć, że ten biznes jest ważnym elementem klubu, jest tak naprawdę, dzisiaj Widzew opiera się w ponad 90% na środkach prywatnych, co też jest dla mnie jakimś sygnałem, jak my pracujemy, więc to na pewno coś, co raczej napawa optymizmem, a nie wskazuje, że jest problem. Natomiast jeśli, tak jak powiedziałem, jeśli chodzi o samo przełożenie się tego na poziom inwestorski, nie to, że unikam odpowiedzi na to pytanie, ale to trochę nie są moje kompetencje i tutaj musiałby się do tego bezpośrednio odnieść właściciel. Ale zgodzi się pan, że prawdopodobnie dobijamy do naszego sufitu na ten moment i myślę, że może źle sprecyzowałem pytanie, natomiast chodzi o to, że tutaj głód sukcesów i wielkiej piłki na Widzewie jest tak duży, że po prostu kibice zdają sobie sprawę, że na ten moment nie jesteśmy w stanie bez dodatkowego kapitału gdzieś wyżej podskoczyć niż dają nam te możliwości finansowe, które mamy obecnie i prawdopodobnie, aczkolwiek nie jest to pewnik, bez dodatkowego kapitału pewnie nie uda się doskoczyć do tej czołówki i stąd to pytanie i obawy pewnie większości kibiców, czy my będziemy aspirować o to, żeby dołączyć do tego top 6 w Polsce, które gdzieś tam regularnie gra o coś więcej niż po prostu pewny byt w lidze i stąd było moje pytanie. Nie, no jasne, jakby ja to rozumiem, jakby właściciel od samego początku zadeklarował jakby kwestię wpłat, czy w jaki będzie jego poziom zaangażowania i to od samego początku, kiedy Tomasz Stamirowski pojawił się jako większościowy akcjonariusz, było jasne i zadeklarowane, więc tutaj ciężko powiedzieć się, czy to są duże, czy małe pieniądze, na pewno pieniądze, które pozwoliły nam wrócić do Ekstraklasy. Są też dwa aspekty tej dyskusji, bo jedna rzecz to doszlusować pod kątem przychodów, ale trzeba sobie też zadać pytanie, kogo stać na taką zabawę, bo dzisiaj biorąc pod uwagę jakby czysto stricte prowadzenie klubu jako przedsiębiorstwa, to na 18 klubów tylko 4 nie są zagrożone bankructwem według kodeksu spółek handlowych, gdybyśmy literalnie mieli patrzeć na kluby jako przedsiębiorstwo, więc też musimy pamiętać, gdzie dzisiaj jesteśmy na tle ligi. My dzisiaj jesteśmy jednym z najbardziej stabilnych klubów finansowo. I to jest coś, o czym warto też dyskutować, że te pieniądze, które my generujemy, owszem, jakby kwestie przychodów, ale my, abstrahując od przychodów, wydajemy tyle, ile mamy i na tyle, ile nas stać.
pytanie, na kogo stać zabawę w Ekstraklasie, bo jak spojrzy się na wyniki finansowe, no to opieranie się tylko i wyłącznie też tego dotyczy pytanie na inwestorze. Okej, historia Widzewa pamięta inwestora, który jednego dnia jest, drugiego dnia się wycofuje. No i wszyscy pamiętamy, jak to się skończyło. Więc oczywiście inwestor może położyć pieniądze, może pomóc nam wznieść się na wyższy zdecydowanie poziom. No tyle tylko, że generalnie tak naprawdę to przepraszam, bo tutaj zaraz będę się chciał odnieść do jednej rzeczy, bo dotarła do mnie teraz w międzyczasie jeszcze jedna rzecz, także dlatego przerwałem, ale tylko szybko wrócę do wątku, dlatego to jest coś, co rozumiem, natomiast też trzeba pamiętać, kogo stać na tą zabawę i tak dalej. Natomiast jeśli mogę, przepraszam, trochę zadać sam sobie pytanie, odpowiedzieć, bo chciałbym się odnieść do jednej rzeczy, która wydarzyła się w trakcie naszej rozmowy, bo na Widzew to My pojawił się właśnie artykuł o naówko, co z umową Pawłowskiego, Ryc, pytajcie Bartka. Powiem wprost, to nie jest dziennikarstwo. Dzisiaj wychodzę do Was, żeby porozmawiać rzeczowo o rzeczach związanych z Widzewem. Ale pytanie, co ja mam pomyśleć o czymś takim, bo ja już widzę falę hejtu, która się wylewa na zarząd, że zarząd jest znowu niekompetentny. To jest znowu narzucanie jakiejś narracji. Ja przedstawiam dzisiaj stan rzeczowy, nie ujawniam nic przed podpisaniem umowy z Bartkiem z szacunku do jego roli partnera w negocjacjach, z szacunku do jego agentów, a tworzony jest nagłówek, który godzi we mnie w klub. I teraz jest pytanie, jak ja mam się do tego ustosunkować. I mówię tutaj w tym gronie, w którym te słowa padły, bo wyrywane są z kontekstu sformułowania przez bitą ponad godzinę spotkania i robione jest jakiś po prostu clickbait we naszym wewnętrznym środowisku. Panie prezesie, dlatego ale tego wewnętrznego środowiska teraz temat ten. Ale musi pan pamiętać, że my nie odpowiadamy za żaden zewnętrzny portal, który w późniejszym czasie ujawnia informacje, czy dodaje newsy na ten temat, co się wydarzyło w pokoju. Więc my w żaden sposób za to nie odpowiadamy. Nie mam pretensji, broń Boże, nie kieruję jakby do organizatorów tego pokoju, ale jeżeli pewne słowa padły w danym gronie i cały czas w tym gronie jesteśmy, to chcę od razu zaadresować swoje stanowisko w tym temacie i dlatego wykorzystuję ten moment i tą formę, żeby dać jasne stanowisko i też żebyśmy się dobrze zrozumieli. Ja do nikogo z obecnych uczestników nie mam tutaj pretensji, tylko jeżeli jest jakaś sytuacja, wychodzę do tego grona i w tym gronie rozmawiamy i z tego grona pojawia się jakaś informacja, to też do tego grona natychmiast chcę się odnieść, bo uważam, że to jest mega nie w porządku. I tak jak mówię, biorę odpowiedzialność za swoje słowa, ale to nie jest dziennikarstwo i ja też chcę się od Was dowiedzieć, co o tym sądzicie. Czy to jest wyjęte z kontekstu i czy my we własnym środowisku powinniśmy robić takie rzeczy? Bo to jest pytanie też do uczestników, które tego spotkania, którzy mają pełną informację czy stanowisko ode mnie, czy wolimy na WTM-ie przeczytać krótkie pytajcie Bartka. To jest jakby pytanie do wszystkich tutaj zgromadzonych. Zizu, chcesz coś dodać? Ja przeczytam następne pytania, czy... Halo? Wiesz co, ja zawsze byłem za tym, żeby ten Widzew łączył, a nie dzielił i proponowałbym nie zaogniać tej sytuacji i jedziemy dalej. Panie prezesie, chciałem się odnieść do tego, co pan mówił na temat inwestora, że to wszystkiego nie załatwia inwestor. Więc ja mam takie pytanie, bo tak mi się nasunęło, bo oglądałem robotniczy talk show z pana udziałem i wiceprezesa Szymańskiego i tam bodajże, jak coś źle pamiętam, pan wybaczy wiek, to pan mnie poprawi. Natomiast tam padło takie stwierdzenie bodajże z ust wiceprezesa Szymańskiego, że około 3 lat sobie dajemy, żeby spróbować powalczyć z tą czołówką. No nazwijmy to top 5, top 6. Jakie według pana my mamy podstawy do tego, jeżeli nie będzie inwestora? Bo tak pan mówi na inwestorze, żeby tego nie opierać, tylko nie spłycać tematu do inwestora. W takim razie jakie my mamy podstawy do tego, żeby sąd widzę w przeciągu, nie wiem, 3-4 lat będzie w stanie na stałe doszusować, powiedzmy, do tego to przejść. Jaki my mamy plan na to? Zaraz odpowiem, tylko ja jeszcze odniosę się do tego, jakby widzę włączenia niedzieli do momentu, kiedy sprawa dotyczy kibiców, a potem jak pojawia się walnięcie w zarząd czy w klub, no to nie ma tematu, jakby nie zaogniajmy sprawy. No, ja powiem szczerze, jestem bardzo rozczarowany tą sytuacją, bo pytanie, czy gramy do jednej bramki tutaj my jako Widzew, czy się będziemy napieprzać. Jak najbardziej. To nie jest kwestia zaogniania tej sprawy, tylko
tylko mówmy sobie po prostu jasno, bo jesteśmy w widzewskim środowisku i też chciałbym, żeby w widzewskim środowisku jest zdanie. Ja dzisiaj wychodzę do Was wszystkich w momencie, który może nie jest jakoś komfortowy, ale po pierwsze obiecałem Patrykowi, że spotkamy się po tym okresie i słowa dotrzymuję niezależnie od okoliczności, a nawet więcej, powiem szczerze, że cieszę się, że są takie okoliczności, że możemy porozmawiać. A dzisiaj te rozmowy uderzają w klub, uderzają w Bartka, bo ja zaraz po naszym spotkaniu będę musiał Bartka dzwonić i go przepraszać za to, co się wydarzyło, mimo że ja nie uważam, że mam sobie w tej sytuacji coś do zarzucenia, a to transparentność i to wyjście do naszej społeczności kończy się tym, że klub dostaje znowu w łeb. I takie podejście, widzę w Łączy, a niedzieli, nie zaogniajmy dalej, no nie jest do końca dobre, bo ja uważam, że takie zachowania trzeba też wyciągać i nazywać i wyjaśniać też w swoim gronie. No okej, okay, panie prezesie, pan pozwoli, że się odniosę. Ja nie czytałem tego artykułu, pan tylko przytoczył jakieś tam słowa, że prezes Rydz powiedział, pytajcie Bartka. No, padło takie stwierdzenie, pytajcie Bartka, no to ma pan teraz pole do popisu, żeby pan powiedział dokładnie, jak ta sytuacja wygląda. Może żeby uciąć te wszystkie plotki, jakieś niedomówienia, bo wie pan, jak pan coś, pan wypowie jakieś słowa, wie pan, jest tak, że dwóch Polaków, trzy opinie. Ktoś inaczej może zinterpretować, więc może niech pan utnie te spekulacje. To może lepiej wywołajmy osobę, która jest odpowiedzialna za to i wtedy będzie można wywołać tutaj dyskusję. Znaczy ja mogę się tylko odnieść oczywiście do tego, co sam mówiłem i rozmawialiśmy też o Bartku. Ja nie będę opowiadał o tym, czy jest blisko, czy daleko, bo ja uważam, że dorośli mężczyźni rozmawiający między sobą później nie rozpowiadają na lewo i prawo jakby kulis swoich rozmów do czasu, kiedy nie powiedzą sobie albo zgoda, albo niezgoda. I moja postawa tylko i wyłącznie wynika z szacunku do Bartka jako do zawodnika i ważnego ogniwa tego zespołu. Natomiast jeśli chodzi o rozwiewanie wątpliwości, no to jest kwestia intencji, bo w przeciągu pewnie półtorej godziny naszej rozmowy padają setki słów czy tysiące słów, z której każdy może sobie przy odrobinie złej albo dobrej woli wyciągnąć coś pozytywnego albo negatywnego. Rozumiem clickbaity, które dotyczą, nie wiem, dziennikarzy, którzy będą chcieli wykołować sobie z tego tytułu sensację, ale my mówimy o środowisku, które komunikuje się ze swoim środowiskiem. I przy odrobinie dobrej albo złej woli z całej takiej każdej rozmowy można wyciągnąć jedno zdanie i odpowiednio je obudować. Jeśli chodzi, jeszcze raz podkreślę, jeśli chodzi o Bartka, bardzo chciałbym, żeby został w Widzewie. To jest człowiek, którego znam od wielu lat i to nie jest żadna tajemnica. Jest ważnym elementem tego zespołu i mam nadzieję, że znajdziemy porozumienie, ale kiedy znajdziemy porozumienie, to najpierw podamy sobie ręce w gabinecie, podpiszemy dokumenty, a potem wszystkim to zakomunikujemy, a nie w takiej formie, jaka jest dzisiaj. To może wpuścimy na rozluźnienie atmosfery Łukasza Bojanowskiego, który czeka od 10 minut. Ale zanim Łukasz, to te pytanie jednak chciałbym usłyszeć pana odpowiedź, panie prezesie, a propos tego rozwoju klubu i tego doszusowania w tej perspektywie, nie wiem, tam 3 lat, które padły, czy jakieś może dłuższej, jakie mamy podstawy sądzić, że jesteśmy w stanie doszusować, powiedzmy, do tego to przejść, czy mamy jakiś na to plan? No bo opierać ten plan o transfery na przykład wychodzące ostatnio pokazała Pogoń, że no to jest taki, jak się właściciel ostatnio odniósł, klub na grafki, bo jednak sprzedali tego Kowalskiego, klub się rozwinął, ale koszta też się podniosły, piłkarze lepsi, widać, że Pogoń już nie sprzedaje za tak duże pieniądze piłkarzy i już ma duży problem finansowy, blisko 30 milionów deficytu, więc pytam o ten plan Widzewa, no bo ja bym nie chciał, żeby nasz klub był oparty na tym, że my kogoś sprzedamy i dzięki temu doszusujemy do czołówki, a później żebyśmy mieli taki problem jak Pogoń, prawda? Nie, no jasne. Znaczy wszystko zależy od tego, tak naprawdę, jak wygląda struktura budżetowania i w Widzewie jakby my nie budżetujemy przychodów z transferów, to znaczy nie zakładamy, że w tym konkretnym roku musimy sprzedać zawodników za X, za Y, za Z, bo to może doprowadzać do takiej sytuacji, o której pan wspomina, no bo jeżeli w budżecie po stronie przychodów wpisujemy sobie kwotę, nie wiem, 5, 10, 15 milionów, my zaczynamy te pieniądze wydawać, ale potem musimy też je jeszcze zarobić, a wiadomo, dochód z transferu nie jest wcale taki pewny.
Więc to jest jakby pierwsze założenie tego, że wydajemy tyle, ile mamy, no to jest wyłączony z tego kwestia zarobku, w cudzysłowie, transferowego. Więc to jest taki dosyć bezpieczny temat. Jeśli chodzi o ten rozwój, doszlusowanie jakby do tych innych klubów, o czym Pan pyta, no to pierwszym w ogóle punktem wyjścia jest stabilność finansowa, bo widzimy tutaj, że jeden czy dwa sezony krótkoterminowo mogą osiągnąć sukces, ale widzimy po różnych klubach, że tak jak Pan wspomniał, te przychody rosną galopująco, zobowiązania są podejmowane na wiele lat, koszty, a przychody mogą być zupełnie niepewne, więc przede wszystkim naszym założeniem jest stabilizacja finansowa i sukcesywnie zwiększanie przychodów, po pierwsze ze strony sportowej, co pozwoli nam rozwijać zespół, a druga rzecz, no to oczywiście cały czas komercja i tak dalej. Więc tak z mojej strony to wygląda. Tak jak mówię, naszą ambicją jest przesunięcie się do tego poziomu góry środka, tak bym powiedział enigmatycznie, ale z czego to wynika? Też pamiętajmy, tak króciutko jeszcze powiem, że tak naprawdę dzisiaj prawdziwa zabawa w kontekście przychodów ze sportu, mówimy o wyniku sportowym, zaczyna się w grze europejskich pucharach, bo zespół, który awansuje z top 4 czy przez Puchar Polski, tak naprawdę zarabia trzykrotnie. Po pierwsze otrzymuje w kontekście ligi premię za miejsce w top 4, po drugie gra w europejskich pucharach, czyli ma dodatkowe przychody z dnia meczowego, pozakarnetowego, tak to nazwijmy w naszej nomenklaturze. No i trzecia rzecz to są same wpływy z UEFA, chociażby za osiągnięcie jakiegoś tam poziomu. Więc jakby to jest dzisiaj klucz, żeby przesunąć się w górę tego środka i na tyle powtarzalnie być w top 4, żeby te przychody zaczęły się pojawiać. Natomiast znowu wracamy do tej kwestii presji. Zawsze można się dać ugiąć presji, no i generalnie przecież wydawać coraz więcej, a potem dochodzi do finansowej tragedii. My tego nie chcemy, więc mamy swój konkretny plan. Rozumiem, że ktoś może nam zarzucić to, że jesteśmy mało ambitni, to, że nie wiem, nie chcemy sięgać po lepszych piłkarzy. Nie, tak nie jest. Po prostu mamy tyle pieniędzy i wydajemy i staramy się zmaksymalizować to, co po prostu wydajemy. Nie żyjemy ponad stan i nie bawimy się w wydawanie większej ilości pieniędzy, bo wiemy, jak to się po prostu kończy. No dobrze, dziękujemy za tą odpowiedź. Dopuszczam, panie prezesie, Łukasza Bojanowskiego i w kolejną osobą będzie Marcel, który dołączył przed chwilą, także po dwa krótkie pytania, bo mamy dosłownie 10 minut, panowie, także zapraszam i dobry wieczór. Dobry wieczór wszystkim. Panie prezesie, dobrze, słyszymy się? Tak, słyszymy się. Dobrze, że rozmawiamy na temat finansów, to ja się chciałem właśnie zapytać odnośnie finansów i dzieci. Tych najmłodszych kibiców naszych. Jak klub chce zachęcić na przyciąganie właśnie tych młodych kibiców, bo są akcje organizowane oczywiście też przez kibiców, przez grupy fanklubowskie, które ściągają z całej Polski dzieci. A druga sprawa, no te dzieci dalej muszą płacić, płacą oczywiście za bilety. I moje pytanie brzmi, czy nie można zwolnić tych dzieci z opłaty albo tą opłatę uiścić jakąś, nie wiem, symboliczne 5 zł, bo oczywiście klub daje możliwość 1% zwolnienia z procenta z każdego meczu, jeżeli zwalniamy swoje miejsca. To jest, jeżeli karnet kosztuje 500 zł, 1% to właśnie te 5 zł. Czy klub nie może po prostu takie opłaty brać za dzieci, a nie w normalnych cenach biletu. No i jak wy chcecie w ogóle przyciągać te dzieci, no bo po ostatnim meczu, gdzie było 3000 czy ponad 3000 dzieci, piłkarze nawet nie podeszli podziękować tym dzieciom. Także to jest moje takie pytanie. Pewnie też może to rozwinąć Patryk i Sławek, bo też się na ten temat wypowiadali już dużo wcześniej. Dziękuję panie Łukaszu za pytanie i też za to, że pan je zadaje, bo nie ukrywam, że to jest jakaś tam cywilna odwaga tyle razy jawnie obrażać mnie w internecie, a potem wejść w publiczną dyskusję. Ja gratuluję tej cywilnej odwagi i generalnie na to pytanie postaram się dla wszystkich państwa i kibiców odpowiedzieć. Jeśli chodzi o dotarcie do dzieciaków, no to pamiętajmy, że widzę wprowadzi
projekt Widze Fontur, jeden z największych tego typu projektów w Polsce, gdzie w ostatnim okresie dotarliśmy do prawie 5000 dzieciaków, gdzie jeździmy wspólnie z zawodnikami, docieramy do szkół. Dodatkowo przecież chociażby głównie przecież dla dzieciaków organizowane są spotkania w sklepie, gdzie kilkaset osób mamy co spotkanie z naszymi zawodnikami, a przecież dodatkowo jeszcze w kontekście ostatniego spotkania z Henrichem Rawasem tam pękł 1000. W każdy czwartek, praktycznie co czwartek za darmo tysiące dzieci oglądają nasz stadion i organizowane są przecież wycieczki, które są darmowe, więc tak naprawdę to dotarcie jest ogromne. Już przecież tak naprawdę każdy z piłkarzy pojechał w ten tak zwany teren, żeby dotrzeć do jak największej ilości dzieciaków. Dodatkowo zawsze, kiedy nasze fankluby organizują jakiekolwiek spotkania czy imprezy okolicznościowe, jak Dnie Dziecka, czy startują w programach budżetów obywatelskich, staramy się z nimi współpracować i tutaj ja też osobiście, czy pracownicy, zawsze staramy się pojawiać na i odpowiadać na zaproszenie. Generalnie naprawdę, gdybyśmy to podliczyli, no to dzisiaj, tak jak się porównujemy, to jesteśmy jednym z dwóch klubów, który ma te działania na tak szeroką skalę. Przecież jest bardzo bliska współpraca ze stowarzyszeniami i tutaj trzeba dodatkowo powiedzieć o projekcie Młodzi w Serca Łodzi, gdzie dzieciaki przecież otrzymują preferencyjne stawki za bilety. To nie jest przecież pełna kwota biletów, to są stawki po 5 zł. No i przecież tych dzieciaków również na tych meczach, na ostatnim meczu z Wartą Poznań są tysiące. Dodatkowo działania ze stowarzyszeniami tutaj jednym i drugim, bo to jest Stowarzyszenie Kibiców, OSK, Stowarzyszenie w Skierniewicach, tak naprawdę za każdym razem staramy się też z nimi konsultować, czy wymyślać te pomysły, czy wspierać, jeżeli oni wychodzą z taką inicjatywą. Jest też przecież pozycja SLO w klubie, więc naprawdę tego się dzieje bardzo, bardzo dużo. Ja już jeszcze nie wymieniłem przecież karnetów fundowanych, które też są fundowane. Do tego przecież wspólnie jeszcze z ministerstwem w zeszłym roku występowaliśmy wspólnie z klubami o projekt, z ramach którego kluby czy stowarzyszenia chcące przyjechać na Widzew otrzymywały dofinansowanie czy refundację kosztów zarówno biletu, jak i dojazdu, więc naprawdę wiem, że byłem proszony o konkrety, ale wymieniam i tutaj naprawdę tego jest bardzo, bardzo dużo. Ja już nie wspomnę o projekcie klubów partnerskich, który też przecież ma docierać do widzewskich dzieciaków. Przecież mamy świadomość, że nie wszyscy ci zawodnicy, oczywiście życzę im tego, ale nie wszyscy zawodnicy będą zawodowymi piłkarzami, więc też docieramy do dzieciaków naszych klubów partnerskich, zapraszamy ich na mecze. Każdy klub partnerski ma w umowie, że może przyjechać na mecz Widzewa, więc naprawdę trochę zastanawia mnie ten punkt widzenia, bo oczywiście można obiektywnie sobie oceniać, czy dużo, czy mało, ale tego jest naprawdę, naprawdę ogrom. A ja nie powiedziałem jeszcze o młodym Widzewie, gdzie tych dzieciaków jest ponad chyba już w tym momencie 2000, więc naprawdę skala tego funkcjonowania na co dzień jest bardzo, bardzo duża. Dlatego chciałem o to zapytać, bo nigdzie nie jest o tym mówione, dlatego właśnie o to pytam pana. Tym bardziej chciałem się tak samo odnieść do tej sytuacji, co pan właśnie wspomniał, że na stadionie było około 4000 dzieci. I dlaczego po tym meczu piłkarze nie mogli, fakt, że przegranym, ale dlaczego nie mogli podejść i podziękować na przykład tym dzieciom właśnie za to, że przybyli, bo oni przybyli nie dlatego, nie dla pana, oni nie przybyli po prostu, oni przybyli dla Widzewa, bo właśnie chcą przychodzić, to jest nowy nasz narybek, to są nowi nasi kibice, także... Nie, tu odniosę się do tego podejścia czy nie podejścia jeszcze raz. Sytuacja została wyjaśniona ze stowarzyszeniami kibicowskimi. Nie było tutaj złej woli ani zawodników, ani klubu. Zawodnicy doskonale zdają sobie sprawę, w jakim klubie funkcjonują i dlaczego to jest ważne. Tam była sytuacja, która generalnie wyniknęło zamieszanie. Warta cieszyła się w kółku, tańczyła. Zawodnicy podeszli niewystarczająco blisko, przeszli potem do sektora rodzinnego. To nie jest dzisiaj istotne, bo to nie chodzi o to, żeby tłumaczyć i cofać się
do tego, gdy doszły do nas informacje, że nie podchodzą, natychmiast zareagowaliśmy i chcieliśmy, żeby wrócili pod sektor dzieciaków, ale już te dzieciaki zaczęły wychodzić ze stadionu, więc podeszli do sektora osób niepełnosprawnych, więc po tym spotkaniu spotkaliśmy się ze stowarzyszeniami kibicowskimi, wyjaśniliśmy sobie po męsku tą sprawę, ustaliliśmy na sztywno, tak powiem, jak piłkarze mają podchodzić i jak chcemy wspólnie, żeby to robili, i to też nasza Rada Drużyny zawsze o to pilnuje, od tamtej sytuacji zawsze staramy się zgodnie z naszymi ustaleniami podejść zarówno do dzieciaków, ale głównie chcemy, żeby to był sektor rodzinny, jak i później do sektora pod zegarem, jak również do osób niepełnosprawnych. Nie jesteśmy w stanie podejść do wszystkich, czy drużyna nie jest w stanie podejść do wszystkich, mimo że wiem, że wielu kibiców by tego bardzo chciało, ale jest odprawa. Od razu po meczu jest trener, który też chce przekazać, jest potem trening wyrównawczy, zawodnicy muszą też udać się szybko po takim wysiłku na trening wyrównawczy, więc też są niestety obowiązki, więc staramy się robić maksa z tego co mamy. Natomiast to jest kilka lat pracy, która jest wykonywana i trochę jest mi przykro, że wracamy do tej jednej sytuacji, które oczywiście były błędem, ale naprawdę widzowie, staramy się dbać o przyszłe pokolenia i ta jedna sytuacja wynikająca z pewnego chaosu, który był na boisku, uważam, że nie powinna rzutować po pierwsze na podejście zespołu, bo tu będę tego podejścia bronił, bo wiem, jakie chłopaki mają podejście do kibiców, wiem, jak zawsze chcą jeździć, sami się zgłaszają na to, żeby jeździć do szkół, sami się zgłaszają, żeby jeździć do różnych ośrodków. Zarówno zawodnicy polscy, jak i zawodnicy zagraniczni, tu nie ma kręcenia nosem, więc chłopaki naprawdę zawsze, kiedy jest taka potrzeba, to starają się pomagać, zresztą wielu przecież z nich, sami doskonale o tym wiecie, też wykracza trochę poza takie działania klubu i też angażuje się zupełnie prywatnie, co dla mnie jest też ok, w różne działania, jeżeli są o to proszeni, tylko jest prośba wtedy, żeby informowali o tym klub, żebyśmy my też wiedzieli, że może my też jesteśmy w stanie pomóc. Wiem, że znowu długo, ale naprawdę chcę wykorzystać ten moment, żeby bardzo kompleksowo odnieść się do tych wszystkich rzeczy i może komuś otworzyć jakieś nowe kierunki czy pomysły, a może zwrócić uwagę na pewne rzeczy. I jeszcze tylko szybciutko odnoszę się do tego, czy to jest komunikowane, czy nie. My staramy się po każdym tak naprawdę takim wydarzeniu, bo przecież na Widzewontur nie jeździ sami zawodnicy, jeździ głównie Marcin Tarociński, jeździ fotograf, bardzo często też jest film wideo, w różnych formach potem to publikujemy, zarówno na socialach, jak i w formie różnych kulis, więc naprawdę staramy się, żeby tego było dużo, ale sama ilość tych wydarzeń powoduje, że my nie jesteśmy w stanie każdego zrobić relacji wideo, bo tak naprawdę pewnie co tydzień byśmy mieli dwie relacje wideo tylko z wydarzenia ze spotkania z dzieciakami. Dziękuję ślicznie za odpowiedź i mam nadzieję, że nie było żadnej ustawki z tymi pancubami. Dziękujemy, Łukasz. Panie prezesie, ostatnie szybkie pytanie od Marcela, który czeka ponad 10 minut i będziemy kończyć te pytania i całe spotkanie dzisiejszego widzę w Red Room. Także Marcel, krótkie pytanie do pana prezesa i powoli będziemy kończyć. Jasne, witam. Słychać mnie? Witam, panie prezesie, witam wszystkich. Co prawda miałem jeszcze się cofnąć do tego tematu hejtu, ale jak nie ma czasu, to może to ominę. Mam takie pytanko a propos naszego miasta. Nie uważa pan, że nasze miasto ma problem z atrakcyjnością dla sponsorów, którzy mogliby potencjalnie wzmocnić pieniężnie Widzę? No, powiem tak, w gronie naszych partnerów strategicznych są na pewno podmioty, które widzą tutaj duży potencjał, więc chociażby pan Antoni jest przecież jednym z największych inwestorów w mieście i w województwie łódzkim, więc myślę, że firmy, które też wiążą się z Widzewem, widzą w potencjał w mieście. Oczywiście Widzew jest też klubem ogromnej rozpoznawalności, ale też miasto przyciąga różne gałęzie biznesu, z czego też staramy się przecież korzystać biznesowo. Także nie wiem, no ja jestem z urodzenia łodzianinem, więc mam pewnie zaburzone poczucie czy zaburzone podejście do naszego miasta. Żyję tutaj całe życie i dostrzegając jego niedostatki jestem łodzianinem i jestem z tego dumny i zawsze będę, więc
bardzo ciężko mi się do tego odnieść. My po prostu widzowie robimy swoją robotę. Jeżeli jest partner czy sponsor, który widzi tutaj też potencjał, to w samym mieście to też przyciągamy i oferujemy. Jeżeli widzi potencjał we współpracy ze sportem, też świetnie, ale też wychodzimy szerzej, bo chociaż marka Safety Jogger, która dzisiaj jest sponsorem strategicznym Akademii Widzewa, to jest marka o zasięgu międzynarodowym i ona widziała tutaj czyste korzyści marketingowo i biznesowo, więc nie opieramy się tylko na jednym poziomie przekonywania, nie jest to tylko miasto, więc ja nie uważam, żeby to nas w jakimś tam sensie ograniczało. Jasne, rozumiem. Panie prezesie, jeszcze tak na szybko zapytam, bo nie byłem na całej rozmowie. Na obozie w Turcji będzie 8 czy nie będzie? Pozdrawiam. No, historia pokazuje, że dopóki nie wsiądzie do samolotu, nie wyląduje, nie siądzie na fotelu, nie będzie miał pobranej krwi i nie podpisze kontraktu, to ciężko to zadeklarować, także tak bym odpowiedział na to pytanie. A może będzie czekać ta 8 już w Turcji? Będzie na pewno mniejsze ryzyko samolotowe, na pewno. Zobaczymy. Tak jak na początku z naszego spotkania mówiłem, mocno nad tym tematem pracujemy. Wszyscy zdajemy sobie tutaj w klubie sprawę z tego, w jakim momencie jesteśmy, więc tutaj nikt nie składa broni i chcielibyśmy na pewno, żeby transfery były zgodnie z wszystko tak, jak sobie zaplanujemy, no ale widzimy, że to nie jest zawsze możliwe. A tak jak wcześniej wspomniałem, robienie transferu za same idei, jeżeli my w 100% nie będziemy przekonani, że ten zawodnik da nam jakoś, a trener też nie będzie komfortowo się czuł z umiejętnościami tego zawodnika w kontekście konkretnego modelu gry, który chcemy grać, bo to też trzeba pamiętać, że ci zawodnicy powinni być dopasowani do pewnego pomysłu i nawet jeżeli reprezentują fajny poziom sportowy, to nie zawsze muszą się w tym pomyśle na granie odnaleźć. Dzisiaj wybraliśmy trenera, który chce grać odważnie, chce grać w określony sposób, ma pomysł, żeby to robić i też chcemy tak budować ten zespół. To panie prezesie, tak tytułem końca, to ile tych transferów jeszcze planujemy? Zobaczymy. Ja już odnosiłem się do tego, ja nie chcę deklarować liczby, bo potem mówimy 2, a okaże się, że 4, bo taka będzie okazja. To jest bardzo trudne. W zeszłym okienku letnim chyba mówiliśmy, że zrobimy 4-5, skończyło się bodaj na 8, więc też nie chodzi o to, żeby deklarować liczby, chodzi o to, żebyśmy mieli wszyscy poczucie, że to jest zawodnik, który podniesie poziom tej drużyny i mam nadzieję, że to się uda nam zrobić, a na pewno go ocenić po kilku meczach, a nie na poziomie samego Transfermarktu czy opinii w internecie. Po to są ludzie, którzy pracują, którzy wybierają tych zawodników, którzy paru fajnych gości do tego zespołu przyciągnęli, żeby dalej to kontynuować. No dobrze, więc myślę, że to już jest odpowiedni czas. Umawialiśmy jeszcze się na 90 rzecz, Patryk, minut. Patryk, jak pozwolisz, jeszcze jedna rzecz, bo zostanę uduszony. Muszę panie prezesie zadać to pytanie. W związku z tym widziałem, że widzę przedłużył współpracę z Whirlpoolem jako sponsorem sektora rodzinnego. To zostałem zamęczony o takie pytanie i czuję się w obowiązku zadać, czy Widzew bardziej pomoże wolontariuszom, którzy, że tak powiem, rozkręcają ten sektor rodzinny w postaci, nie wiem, choćby jakiejś pomocy w zakupie bębna, czy jakichś flag, czy innych rzeczy, bo dostałem takie pytanie, że no, czują się czasami troszeczkę osamotnieni. Jak pan się odniesie? Ciężko mi do tego się odnieść, ponieważ ustaliliśmy w kontekście sektora rodzinnego, że rozmawiamy ze stowarzyszeniami kibiców i taką rozmowę prowadzimy. Jest osoba w klubie za to odpowiedzialna. Jeżeli pojawiają się jakieś pomysły, no to wspólnie ze stowarzyszeniami je realizujemy, więc jeżeli wolontariusze zgłaszają jakieś uwagi czy pomysły, no to warto też, żeby stowarzyszenia o tym wiedziały. Jest też osoba SLO do spraw kontaktu z kibicami, z którą bardzo blisko też współpracujemy i w ogóle jeżeli pojawiają się jakieś pomysły, co możemy zmienić, co możemy poprawić, to też warto takie głosy do naszego SLO kierować. Po to też jest ta funkcja. My bardzo tutaj w klubie zawsze blisko współpracujemy, to znaczy te tematy, które to nie jest tak, że jest jakaś mityczna skrzynka, która nie jest w ogóle odbierana. Jest osoba, która koordynuje tą współpracę z kibicami. Jeżeli pojawiają się pomysły, zawsze to przekazuje. Dobra, to tytułem końca, na jakim miejscu skończy Widzew? Obawia się pan o byt ligowy, czy jest pan raczej spokojny i myśli, że zakotwiczymy w tym środku tabeli na koniec sezonu? No i takie towarzyszące, czy szykuje pan już plecak, szalik na narodowy, czy studzi pan tutaj emocje? Oczywiście studzę emocje, bo prawda jest taka, że to jest coś, co chcemy przeżyć dodatkowo i to jest fajna przygoda.
chcielibyśmy na pewno odegrać jakąś znaczącą rolę. Myślę, że wszyscy w klubie zdajemy sobie sprawę, a pierwszymi jest sztab i piłkarze. To jest też ich wielka ambicja sportowa i marzenie. I życzę nam wszystkim, żebyśmy mogli te plecaki w majówkę zapakować i żebyśmy mieli ból głowy, czy nie odwoływać swoich planów, albo czy w ogóle je poczyniać na majówkę. Tego nam wszystkim życzę. A Liga Prezesie, spokojny jest panobyt nasz? Chcemy się utrzymać i po to też ciężko zespół pracuje. Czy ja jestem spokojny? Ja jestem człowiekiem, który zawsze musi zakładać najgorsze scenariusze, więc ja nigdy nie będę spokojny. Zresztą ostatnie tygodnie nigdy nie śpię spokojnie, zarówno jeśli chodzi o te duże rzeczy, jak i te drobne, bo po prostu bardzo zależy mi na tym klubie, więc już dawno nie spałem spokojnie. No dobra, Patryk, to już chyba, tak jak powiedziałeś na wstępie, będziemy już tutaj kończyć. Puszczamy prezesa, niech idzie, załatwia nam tego prawego obrońcę i inne transfery. To chyba klasyczny hat-trick z tego, co pamiętam. Niech mnie pan poprawi, panie prezesie, jeżeli chodzi o pana wizyty w Red Roomie. No, myślę, że tak będzie. Ja dziękuję bardzo za zaproszenie, bo zawsze doceniam to, że możemy sobie w widzewskim gronie podyskutować, natomiast dziękując też za zaproszenie, taki też apel do wszystkich i kolegów też z Widzew, to my oczywiście teraz możemy sobie określać, że wchodzę na wyższy poziom absurdu i że moje działania są paradne i możemy dalej brnąć w tą narrację w Rydza i czy generalnie w prezesa zawsze łatwo jest uderzyć, bo można powiedzieć wszystko, a przecież wiadomo, że z racji funkcji, którą zajmuję, ja wszystkiego nie będę mógł powiedzieć, więc są pytania, na które mogę odpowiedzieć kompleksowo, a są pytania, na które zawsze będę musiał użyć pomidora, ale ten pomidor nie jest dlatego, że mam takie widzimisię, tylko dlatego, że jest jakiś interes czy dobro klubu, które trzeba zabezpieczyć, więc ja tylko dziękując i wychodząc dzisiaj do wszystkich kibiców, którzy życzyli sobie dzisiaj ze mną podyskutować czy zadać pytania, mam taki apel. Myślę, że jest wiele ludzi i klubów, którzy nie życzą dobrze Widzewowi. Mam nadzieję i chciałbym, żeby cała społeczność pracowała na tym, żeby nam między sobą było dobrze i o to apeluję i też za to dziękuję wszystkim tym, którzy dają temu wyraz. Ja również dziękuję i również apeluję do społeczności widzewskiej, przede wszystkim kibiców, ale również do oficjeli, jak i prezesa, o spokój, o spójność, o jedność, o to, żebyśmy się wspierali na płaszczyznach, na których my funkcjonujemy i również pracujemy ku wielkiemu Widzewowi, także myślę, że to jest najważniejsze, bo tylko w taki sposób na długim dystansie możemy osiągnąć sukces i tyle. Myślę, że wieczór był troszkę bardziej nerwowy niż ostatnio, ale no niestety tak to czasem bywa. Mam nadzieję, że ten hat-trick się spełni i może po tym Pucharze Polski się spotkamy, jeżeli faktycznie się wydarzy taka sytuacja, ale najpierw Kraków, więc nie ma co się zapędzać. Także dziękuję wszystkim. Mogę tylko, panie prezesie, powiedzieć, że czy to dobrze, czy źle, to już nie wiem, to zostawiam panu w ocenie, do oceny, natomiast prezesa Druża pobił pan dwukrotnie, zbliżyliśmy się do prawie 400 osób na żywo w pewnym momencie w piku, także gratulacje. Myślę, że to też warte odnotowania, bo jednak to pokazuje, jakie zainteresowanie wzbudzają ostatnie wydarzenia na Widzewie i te transfery i kwestia ośrodka. I generalnie no, myślę, że coraz większe zainteresowanie, coraz większe życie na co dzień tym, co się dzieje na Widzewie, to można bez problemu odnotować i myślę, że to też będzie z każdym tygodniem się zwiększać, a jeżeli przyjdą sukcesy, to myślę, że będzie wielki boom i tego panu i sobie i wszystkim kibicom życzę. Dobrego wieczoru. Bardzo, bardzo fajnie, bardzo, bardzo też dziękuję, przyłączam się do apelu i dziękuję za to duże zainteresowanie, bo zawsze fajnie porozmawiać w widzewskim gronie, a co do poprzebijania rekordów, mnie tylko cieszy, że te zasięgi rosną i to nie jest żadna rywalizacja. A Mateusz też wiem, że bardzo duże zainteresowanie budził jako prezes i też go serdecznie z tego miejsca pozdrawiam. Tak samo jak pozdrawiam wszystkich widzewiaków. Trzymajcie się ciepło i uciekam dalej do obowiązków. Dobrego wieczoru. Dobrego wieczoru. Pozdrawiam. Dobrego wieczoru. Więc co, będziemy kończyć, prawda? Będziemy kończyć. Myślę, że tak, no. Jak to zwykle bywa, jest... Dużo się działo i musimy powiedzieć przede wszystkim, że no wszystkich pytań nie dało się zadać w tak krótkim czasie. Myślę, że 10 godzin byśmy musieli posiedzieć, żeby wszystkie pytania uzyskały odpowiedzi. Czasami było gorąco,
czasami było ostro. No tutaj my nie jesteśmy kółkiem różańcowym. I to tylko pokazuje, jakim Widzew jest wielkim klubem, jakim się cieszy zainteresowaniem. Pewno każdy z nas kocha ten Widzew na swój sposób. Jeden w inny sposób, drugi jeszcze inny. Natomiast każdemu z nas na pewno zależy na rozwoju Widzewa, na tym, żeby Widzew szedł do przodu. Nikt tu nie ma złych intencji, myślę. Każdy chce, żeby Widzew się rozwijał i żeby mógł go zobaczyć na szczycie, na tronie. I, no i takie przesłanie po prostu. Halo? Nie wiem, czy coś się stało, natomiast Sławek, mnie słyszysz dalej? Słyszę. Nie, ja tylko dodałem, bo powiedziałeś na tronie, więc ja powiedziałem, że w potrójnej koronie. Tutaj mam na myśli, do Ligi Mistrzów pewnie nam daleko, ale być może się uda. W każdym razie chciałem tylko na sam koniec powiedzieć, że jak to zwykle bywa, dużo kibiców, dużo hejtu, ale generalnie trzeba zadać pytanie prosto, że tak powiem, w cudzysłowie oczywiście w twarz. Niekoniecznie łatwe pytania, to wtedy bardzo mało kibiców jednak ma odwagę, żeby to pytanie zadać. Nieważne, czy to pytanie jest proste, czy łatwe, czy ta odpowiedź będzie łatwa, czy prosta, czy niekoniecznie. Natomiast to też taki mój mały apel. Przepraszam na przyszłość, aby też kibice starali się mimo wszystko brać większy udział w tej dyskusji. Oczywiście akurat tutaj wyszło tak, jak wyszło, bo z reguły tak bywa, że wszyscy się nakręcają, ale jak przychodzi zadać to pytanie, to z reguły takich tych bardziej odważnych jest jednak relatywnie mało. Natomiast nawet cały czas namawiamy, prawda? Cały czas namawiamy, no, niezmiennie. Bądźcie aktywni, wchodźcie na Red Room. Jeżeli tworzymy takie programy, to tworzymy to dla was, żebyście mogli wejść, żebyście mogli zgłosić się osobiście, zadać pytanie, o co w tym wszystkim chodzi. Pewno tak jak wspominałem, wszystkich pytań nie udało się cię zadać, no ramy czasowe są nieubagane. Większość pytań była zadana, dużo pytań się powtarzało. Nawet nie zadaliśmy wszystkich pytań, które mieliśmy przygotowane, ale no takie jest życie niestety. No. Dużo pytań było po prostu już z kontekstu rozmowy gdzieś tam wyciągnięta, więc nie było sensu ich powtarzać. Natomiast no 98 minut to jest mimo wszystko na taką osobę, która gdzieś tam operuje tym Widzewem, jest relatywnie mało, ale no taki czas trzeba wykorzystać, a nie inny, innego nie mieliśmy. Co do następnego Red Roomu, to od razu był taki plan, aby taki mały off-top na temat tego, co się ostatnio wydarzyło. W pewnym momencie tego Red Roomu nie było, natomiast był taki plan, aby zacząć po nowym roku już na spokojnie, wejść na świeżości takiej piłkarskiej i żeby zacząć z przytupem. Mam nadzieję, że się udało. Tak jak przewidywaliśmy, pobiliśmy nasze rekordy. Oczywiście to są takie małe rzeczy, ale jednak cieszą. To znaczy, że jednak zainteresowanie nie spadło i też przede wszystkim widać, że jest potrzeba, aby pewne rzeczy z takiego kontentu wyciągać, bo jednak w jakiś sposób się wyróżniamy na tle innych mediów. Każdy oczywiście na swój sposób przekazuje informacje, na swój sposób obiera kontakt z kibicami. My mamy swój sposób. Mam nadzieję, że będzie szedł w dobrym kierunku. No i co, słyszymy się niedługo. Myślę, że ten styczeń jeszcze jednego gościa na pewno tutaj zaprosimy, mam taką nadzieję, a może nawet dwóch, zobaczymy, jak to się potoczy. Jak będzie o czym mówić na Widzewie, to wtedy dwóch, jak nie to jednego, ale będziemy na pewno dużo bardziej regularni niż przez ostatnie parę miesięcy. Czasami tak bywa, ale myślę, że wracamy na dobre tory, a na pewno lepsze niż w ostatnim czasie. Mogę mieć jeszcze pytanie? Pewnie, no, możesz. A jest, jak musisz to zapytać, to dawaj. Dokładnie. Nie, a jest, macie w planach zaprosić menadżera, nie wiem, prezesa od marketingu, pana Tomka? Generalnie pomysł jest na... Zresztą był tutaj pan Tomasz. Zresztą kogo nie było na dzisiejszym pokoju. Tak naprawdę, jeżeli dobrze widziałem, to chyba wszyscy oficjele klubowi poza panem właścicielem. Także jeszcze parę miesięcy temu pytałem o pana Tomasza, ale nie było wtedy takiej możliwości. Natomiast... Ostatnio ktoś pisał właśnie na Twitterze, że jak najbardziej. Dzisiaj polubił widzę w Red Room, więc mogę zapytać. Bo mi się wydaje, że to by mogła być ciekawa osoba, tym bardziej, że dawno była osoba
do tego delegowana, ale jakoś tak mizernie się spisywała, myślę, dlatego... Myślę, że to jest ciekawy pomysł. Na pewno będzie tutaj dyrektor sportowy, na pewno będziemy też, że tak powiem, urabiać temat trenera. Będę chciał to tutaj mocno przycisnąć, bo to na pewno też jest ciekawa persona, która bardzo fajnie mówi o piłce i tutaj można by też pewnie parę godzin spędzić, żeby porozmawiać. Pan Tomasz Flakowski na pewno też to jest fajna opcja do tego, żeby sobie pogadać stricte na temat sklepu, ale też jest paru piłkarzy, niekoniecznie związanych na dzień dzisiejszy z Widzewem, także na pewno jest parę pomysłów i myślę, że w ciągu tego półtora miesiąca myślę, że na pewno paru fajnych gości się pojawi. No i co, no, był taki pomysł, żeby zacząć z przytupem nowy sezon, nową rundę w styczniu, no i myślę, że to się udało i będziemy starać się to robić tak, żeby z każdym razem było lepiej, no i przede wszystkim, żebyśmy byli w miarę regularni. Ja niestety jestem troszkę ograniczony czasowo w ostatnim czasie, ale będę starał się to robić tak, żeby po prostu było to najbardziej regularnie, jak to możliwe. I to tyle. No. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Mam nadzieję, że w jakiś sposób uzyskaliście odpowiedzi na pytania, które mieliście. Może niekoniecznie na wszystko zostało odpowiedziane tak, jakbyśmy sobie życzyli, no bo wiadomo, że... Ale dużą część, prawda? No, ale tak jak my sobie gadamy przy piwie albo bez tego piwa, albo przy czymś mocniejszym, to wiadomo, że inaczej się rozmawia. No prezes, ja też z jednej strony rozumiem, że pewnych rzeczy nie można powiedzieć. Aczkolwiek też ja już tam nie chciałem jakby mocno grzać tego tematu, natomiast taka to jest geneza wielkich klubów, że no niestety, ale się o nich mówi, o wszystkim, tak? Te transfery, to wszystko, to o tym się mówi na lewo i na prawo. Dlatego powiedziałem, że tym bardziej, że gdzie dwóch Polaków, ty tam trzy opinie, więc to jest normalne. Nie ma co się dziwić, że jest cały czas nakręcanie, dlaczego tak, a nie inaczej, dlaczego coś wyszło, a nie wyszło. No, gdybyśmy byli z całym szacunkiem Puszczą Niepołomice, to pewnie o tym by nie było, tak? Że ten Boateng nie przyszedł, pewnie rozeszłoby się po dwóch ulicach i na tym by się skończyło.